Witam. Ja chyba powinienem dostać jakąś nagrodę, jakiś achievement. Podczas ostatnich 3 dni odpisałem chyba z 500 wiadomości. Facebook mi spami, YouTube spami powiadomieniami. Ludzie, widzowie piszą na Discordzie cały czas i też mnie oznaczają. W związku z czym naprawdę czuję się dosyć zmęczony. Nie spodziewałem się, że będzie aż taki boom, aż taki wysyp nowych osób po tym moim gościnnym wystąpieniu u Infoboda. Oczywiście się cieszę i jest to bardzo miłe, że ludzie przychodzą, że im się to podoba, że odzew jest pozytywny. Natomiast budzi to też moje zmęczenie, ponieważ naprawdę jest duże zamieszanie i nie za bardzo ogarniam, co się dzieje. Natomiast teraz znalazłem chwilę i przechodzimy sobie do standardowych analiz gier. Ostatnimi czasy na moim kanale był faworyzowany jungler i midlaner, w związku z czym postanowiłem, że następne analizy będą do AD Carry, topa i supporta. W tym wypadku do AD Carry, w tym wypadku do Teddy'ego. Wybrałem Teddy'ego, dlatego że jest to prawdopodobnie z tych osób, które kojarzę, jest to prawdopodobnie indywidualnie najlepsza AD Carry aktualnie w Competitive. Często ludzie pytają się mnie, jakiego AD Carry z topki, z najlepszych polecam do oglądania, jeżeli chodzi o naukę gry. No to ja zazwyczaj rekomenduję właśnie jego, zwłaszcza, że podobnie jak całe SKT, streamuje on na Twitchu, więc bardzo łatwo zobaczyć jego grę z perspektywy, no jego, z jego pracą myszki, kamery. Tutaj akurat nie będziemy tego widzieć, to będzie zwykły replay, dlatego że ostatnimi czasy grał na jakimś głupim smurfie i grał sobie na midzie. W sensie jego streamy były właśnie z tego, więc nie za bardzo. A tutaj też jest fajny matchup. Dlaczego jest fajny matchup? Może już do tego przejdziemy, bo chyba nie mam za bardzo więcej ogłoszeń wstępnych. Też AD Carry to jest pozycja, którą najtrudniej jest nauczyć coachingiem, bo jest najbardziej zależny od mechanik, a ja akurat jestem bardzo zmęczony po tym szumie, co się ostatnio dzieje, więc musicie wybaczyć, jeżeli bym wyrażał się nieskładnie albo coś pomijał. Tak jak zawsze będziemy oczywiście mówić tylko o podstawach, więc nie jest to na tyle duża przeszkoda, żebym nie nagrywał tego filmu, zwłaszcza, że chcę, żeby coś się wreszcie pokazało, bo ostatnio za wiele nie ma. Niestety. No więc dobra, zaczynając, żeby już nie przedłużać, bo chyba nie mam już za bardzo jakiejś potrzeby zakomunikowania niczego na start. Może na start powiedzmy sobie, dlaczego to jest ciekawe i dlaczego to jest dosyć trudny matchup, to znaczy matchup na bocie. Oczywiście w dużym uproszczeniu, oczywiście jak zawsze skracając, upraszczając, mówiąc ogólnikami, mówiąc o podstawach i tak dalej, to wszystko tak jak zawsze, żeby to nie trwało 4-5 godzin, chociaż niektórzy się tego domagają w komentarzach usilnie. Natomiast nie tym razem jestem zbyt zmęczony. Otóż, jeżeli gramy z tanky supportem, to najczęściej value jego spell jest zmniejszane, kiedy przeciwnik siedzi pod wieżą. Najczęściej jego skillset desynergizuje się z sytuacją, kiedy przeciwnik siedzi pod wieżą. Jeżeli przeciwnik siedzi pod wieżą, no to taki tank typu właśnie Nautilus, podobnym do tego jest Alistar, podobnym do tego jest Galio i tak dalej, wszystko co jest tankiem się wbija. Braum jest nieco inny, bo Braum się nie wbija, Braum follow-upuje, ale też tak naprawdę pod wieżą ma problem. Jeżeli przeciwnik siedzi pod wieżą, to pomijając sytuację, gdzie dajwujemy przeciwnika z junglerem albo obijemy go wcześniej i po prostu dajwujemy, wiedząc, że na przykład przeciwny jungler jest po przeciwnej stronie mapy i nic tam nie zrobi, a midlaner nie ma priorytetu przeciwny, więc też nie zejdzie i tak dalej, i tak dalej. Pomijając tego typu specyficzne sytuacje, skillsety tanki czempionów sprawiają, że oni nie za bardzo dobrze sobie radzą, kiedy przeciwnik jest pod wieżą. Wartość ich speli jest obniżana w momencie, kiedy przeciwnik jest pod wieżą, ponieważ nie za bardzo mają co zrobić, no bo nie wbiją się pod wieżę. Raczej w sytuacji, kiedy gramy z poke supportami, jakąś, nie wiem, jakąś karmą, czy peel supportami, które też zazwyczaj mogą pokeować, czy po prostu czempionami, które mają ręcz autoataki, albo ma jakiś spell, który leci z zasięgu. Zazwyczaj tego typu postacie, jeżeli przeciwnik siedzi pod wieżą, no to on last hitując pod wieżą, to taki support go obija. Więc najczęściej, oczywiście pomijając wszystkie czynniki sytuacyjne, najczęściej, żeby zmaksymalizować value naszego tankę supporta, nie chcemy pushować. Natomiast kiedy gramy na Ezreala, chcemy pushować. Dlatego, że jeżeli Ezreal siedzi tu pod wieżą i sobie last hituje, no to musi rzucać spele w miniony. My mamy tarczę w postaci minionów, więc nie rzuca tego Q z kleptomancją i nie połkuje nas. Używa on spele i cooldowny i manę w miniony. My mamy tarczę od jego Q. Dodatkowo, jeżeli Ezreal gra z teleportem, a ten gra i większość Ezreali gra z teleportem, no to jeżeli Ezreal gra sobie z teleportem, to musimy, jeżeli chcemy wygrać na Gold EXP, oczywiście nie zakładając ingerencji junglerów i nie zakładając, że padają jakieś kille, to po prostu, jeżeli chodzi o samo ustawianie wave'ów, jeżeli chcemy wygrać na Gold EXP, to on musi mieć gorszy recall, ponieważ jeżeli on będzie miał lepszy recall niż my, kiedy my nie mamy teleporta, a on ma, to tak naprawdę ostatecznie pod koniec linii z samego tego faktu, nie zakładając, że coś się losowego wydarzy, z samego tego faktu będzie 2-3 wave'y do przodu w Goldzie i XP, a tego nie chcemy, w związku z czym chcemy go pushować. Inny powód, dlaczego chcemy pushować Ezreala, jest taki, że jeżeli go pushujemy i zrobimy to dobrze i dobrze ustawimy agro minionów, to w tym momencie jesteśmy w stanie doprowadzić do takiej sytuacji, w której nasze miniony mają niestandardowy poziom HP. Jeżeli mają niestandardowy poziom HP, na przykład załóżmy, że to jest przedni minion, zazwyczaj
zazwyczaj przedni minion działa tak, że wieża uderzy go dwa razy i wtedy on jest do dobicia na last hita. Jeżeli on miałby takie HP, że miałby lekko zbite i wieża po uderzeniu go raz, jeżeli uderzyłaby go drugi raz, to go zabiła, a przeciwnik tutaj musi uderzyć trzy razy, to jest to niestandardowy poziom HP. W wyniku czego, jeżeli Ezreal chciałby dobić takiego miniona, musi użyć Q, więc używa na nim manę i cooldowny, jest do tego zmuszony albo traci golda. Podobna sytuacja jest, jeżeli minion ma na przykład tak mało HP, że ma na tyle mało HP, że wieża już go dobija na jeden hitek, ale Ezreal potrzebuje dwóch, trzech, żeby go dobić. Wtedy też zazwyczaj jest to problematyczne i musi użyć Q. Więc jeżeli puszujemy Ezreala i robimy to prawidłowo, albo slow puszujemy, to wtedy jeszcze bardziej to działa, to jeżeli prawidłowo gubimy agro minionów i prawidłowe miniony bijemy, to doprowadzamy do sytuacji, w której część naszych minionów, oczywiście nie wszystkie, ale część naszych minionów ma niestandardowe poziomy HP, w wyniku czego on musi używać many i musi używać cooldownów w miniony, a nie w nas. Nawet gdyby próbował rzucić w nas, to jeżeli on siedzi pod wieżą, to my zasłaniamy się wave'em jako tarczą. I to też jest bardzo ważne. Dodatkowo, jeżeli my puszujemy, to oczywiście my pierwsze dostajemy drugi level, my pierwsze dostajemy trzeci level i tak dalej i mamy parę spajki. Więc biorąc jeszcze pod uwagę oczywiście teleport, w wyniku którego, tak jak powiedziałem, musimy sforsować gorszy recall u niego. Jeżeli tego nie zrobimy, to po prostu w samych wave'ach wyjdziemy 2-3 z linii do tyłu, w wyniku czego będziemy tam z prawie pół levela do tyłu. I oczywiście gold jest mniej tutaj ważny, no bo exp jest o wiele ważniejszy. Natomiast, no, tak chcemy grać na Ezreala, ale nie chcemy tak grać z Nautilusem, ponieważ wtedy Nautilus jest useless pod wieżą i nie ma co zrobić mu. Więc jest tutaj desynergia między tym, co chciałby Nautilus, a co chcielibyśmy przeciwko Ezrealowi. W wyniku czego ułożenie planu na grę jest bardzo, bardzo trudne w tym matchupie. Zastanówmy się, jakie tak naprawdę są opcje. Z głównych dostępnych opcji powiedzmy sobie, że mamy, powiedzmy sobie o czterech. Mamy slow push, mamy push. Znaczy, możemy spróbować slow pushować, możemy próbować pushować, możemy próbować dać się spuszować i potencjalny freeze, próba freeza. W tych dwóch przypadkach nasz Nautilus jest wyłączony. Ponieważ wtedy miniony idą w stronę przeciwnika, on może się bezpiecznie pozycjonować pod wieżą, w wyniku czego Nautilus, tak jak powiedziałem, jego value spelli jest obniżony, jego skillset działa gorzej o wiele. No więc jest to problem. Po drugie, jeżeli chcemy slow pushować w taki sposób, że nastakujemy dwa wave'y i odbijemy, to maksymalnie da nam to recall. I jest na to i tak mała szansa, to znaczy jest mniejsza niż 50% szansa, że to w ogóle wypali. Dlatego, że żeby to wypaliło, my musielibyśmy nie musieć pulować z punktu widzenia Kaisy, a Ezreal musiałby musieć pulować i w tym wypadku rzeczywiście dałoby się wyrobić niewielką przewagę minionów, wykorzystać to, żeby potem zonować przeciwnika, zestakować i to zrobić. W innym wypadku Ezreal, jeżeli ma trochę rozumu, a zakładamy, że jednak ma, dlatego że jest to gracz stopni Korei, więc raczej podstawy jako tako już ogarnia, możemy tak mimo wszystko założyć, myślę optymistycznie, no to w tym wypadku po prostu on będzie to odchudzał w taki sposób, że nie pozwoli nastakować aż tylu minionów. Jeżeli chodzi o zwykły push, byłoby to prostsze po prostu na pałę przepuszować wave'a, natomiast wtedy nie mamy tej opcji recola, nie mamy też za bardzo opcji połku, znaczy Nautilus w ogóle nic pod wieżą nie zrobi na początkowych levelach. Kaisa co prawda może jakoś tam autoatakami QW połkować, ale to jest niwelowane przez Yumi, więc te dwie opcje są słabe. Dać się spuszować, wtedy Ezreal i Yumi mają szybsze power spike'i, więc jest to groźne. Ezreal używa wtedy on minionów jako tarczy i po prostu rzuca Q w nas, bo miniony dobija on autoatakami albo jeszcze jakoś inaczej to ustawia w taki sposób, że de facto tylko jeżeli on ma po swojej stronie więcej minionów, to te miniony robią naturalnie więcej damage'a w mniejszą ilość minionów, którą sobie wyrobił, więc automatycznie on jedyne co musi, to sobie troszkę tam raz na jakiś czas walnąć autoatak 2, a resztę Q może wykorzystywać do presji w czempiona. No i też jeżeli podprowadzi to pod wieżę, to on może zrobić sobie lepszy recall, co jak powiedziałem przy teleporcie jest bardzo, bardzo groźne. Jeżeli chodzi o opcję freeza, to po pierwsze jej nie ma, bo wtedy albo musielibyśmy zrobić ten slow push, podpuszować i odbić, albo po prostu pozwolić się tak spuszować, żeby to zatrzymać. Nawet jeżeli by się udało jako tako zatrzymać tego wave'a, to nic nie daje, dlatego że jeżeli byśmy chcieli freezować, to po przeciwnej stronie jest tak dużo minionów, że co prawda Nautilus nie jest wyłączony przez wieżę, ale nie wbije się w dwa wave'y prawie, kiedy to jest Ezreal i Yumi, który sobie odskoczy, dostanie heal'a, movement speed'a i tak dalej. Więc jakby Nautilus wtedy też za wiele nie zrobi. W przypadku zwykłego dania się lekko pushować, to, że Ezreal miałby plus powiedzmy 2 miniony, nie byłoby przeszkodą, jeżeli Nautilus by go złapał, to jest to
ostatecznie tank jest w stanie z Kaisą zberstować go jako tako. Oczywiście i tak to jest trudne, i tak to jest Ezreal, który odskoczy, ma Yumi, ma Heal'a, ma Move Speed i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby żadna z tych opcji nie wydaje się być w żaden sposób optymalna. One nie są tragiczne. Oczywiście Ezreal mógłby na przykład wykorzystać slow push, jeżeli byśmy nie zdołali go społkować, ani nie zrecalowali. Dlatego powiedziałem, że w ostateczności byłby to recall, ponieważ jeżeli to nie byłby recall, to moglibyśmy próbować go połkować. Nawet jeżeli byśmy go wypołkowali, to nie dalibyśmy rady na tyle dużo, a w najgorszym wypadku on by zestakował dwa wave'y, podprowadził je, wyeskortował i miałby jeszcze lepszy recall i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby żadna z tych czterech opcji nie jest optymalna i nie daje nam dokładnie tego, czego byśmy chcieli, bo albo dajemy Ezrealowi możliwość połkowania nas pod towerem, lepsze recole i tak dalej, albo wyłączamy z gry Nautilusa, czego też nie chcemy. Więc jest tutaj dość nietypowy plan na grę. To znaczy z punktu widzenia Teddy'ego i Nautilusa chcemy utrzymywać linię mniej więcej na środku. To znaczy chcemy, żeby ostatecznie gdzieś tutaj, chcemy, żeby linia nie wychodziła, z tego obszaru. I co nam daje to, że linia nie wychodzi z tego obszaru? Daje nam to, że Nautilus nie jest wyłączony, w związku z czym może on przyciągnąć. Nie jest on wyłączony ani przez przeciwną wieżę, ani przez zbyt dużą liczbę creepów po stronie przeciwnika, więc jest on użyteczny. Daje nam to też to, że nie jesteśmy na tyle spuszowani, żeby nie być w stanie zasłaniać się minionami, jeżeli poprawnie się pozycjonujemy przed Ezrealem. I w tym momencie wszystko obraca się wokół tego, kto zrobi lepsze mikrotrady. Jest to bardzo skillowy matchup w tym momencie, dlatego że jeżeli liczba creepów jest podobna i to jest mniej więcej na środku, to jak inwestowane są spele, kto rzuci Q w co, kto się lekko przesunie, kto da się raz trafić autoatakiem, kto zgubi damage, wszystko to ma niesamowite znaczenie w tego typu planie na grę. Jeżeli mielibyśmy na przykład tutaj po tej stronie jakiegoś super pushera wraz z Kaisą, po prostu byśmy ich zapuszowywali i nie dawali im value i tak dalej. Nie byłoby to tak skillowe. Dlatego ten matchup jest taki ciekawy i fajny, dlatego że tutaj rozchodzi się ostatecznie o to, jak kto rozegra mikrotrady, każdy kroczek się liczy, więc będziemy tutaj mogli zobaczyć mechaniki, jeżeli chodzi o laning phase. I jak zrobić to, żeby linia stała na środku? Ano, jeżeli przychodzi równa ilość creepów, no to w tym momencie, jeżeli Ezreal dorzuci trochę damage'a w te creepy, na przykład usunie jednego, czyli będzie tutaj 5, no to w tym momencie my dokładamy damage w te creepy i zostawiamy tu 5. Jeżeli Ezreal zrobi damage tu i będzie tu 4, dokładamy, będzie tu 4. Możemy na przykład my zrobić damage, żeby spadło do 3, ale wtedy nie robimy tak, że spada do 2 i 1, dopóki Ezreal nie zbije też do 3. Czyli chodzi ostatecznie o to, żeby liczba creepów nie była, żeby stosunek creepów nie był na więcej niż plus minus tam 1-2, nie? Plus minus 1-2 powiedzmy. Chodzi tylko o to, żeby liczba creepów była w miarę podobna, dzięki temu linia nie będzie szła ani w tą stronę, ani w tą stronę za bardzo. Oczywiście pojawia się pytanie, co się stanie, jeżeli Ezreal przestanie bić miniony, no bo ostatecznie my z punktu widzenia Kaisy Teddy'ego wiemy, jak bijemy miniony, ile inwestujemy w Niedemeda, ale co jeżeli Ezreal przestanie je bić? No jeżeli Ezreal je przestanie bić, kiedy po naszej stronie z punktu widzenia Kaisy i Nautilusa jest więcej minionów, to linia teoretycznie do niego idzie, ale w tym momencie jesteśmy w stanie sprawić, dobijać te minionki na tyle wolno, że przyjdzie następny wave, nastakujemy dwa, wtedy podprowadzimy to i on nie ma dobrego recola. My mamy normalny recol i wracamy, a on musi użyć TP. Albo lane'ować z utratą HP, many, czy tam po prostu z przewagą przedmiota po stronie Kaisy. W wyniku czego jest to ok. A co jeżeli on przestanie bić miniony, jeżeli po tej stronie będzie więcej minionów? No w tym momencie po pierwsze to my jesteśmy Kaisą, więc możemy bić tutaj, odchudzić to o taką ilość minionów, żeby utrzymać to na równi i żeby linia nie szła w naszą stronę. Albo ewentualnie jeżeli on przestanie to bić, no to możemy pozwolić, żeby to poszło przez chwilę w naszą stronę. Wtedy większa ilość tych minionów zabija mniejszą ilość tych minionów, więc on jakby musi to dobijać, bo jeżeli nie, to traci golda. Więc jeżeli prawidłowo balansujemy, to chodzi o utrzymanie. W tym momencie w interesie Kaisy i Nautilusa jest utrzymanie podobnej liczby minionów. Tak, żeby plus minus nie było to więcej niż 2 po żadnej ze stron. Najlepiej, żeby to był 1. I w tym momencie Nautilus jest normalny, w sensie nie jest useless, może normalnie rzucić spele i jednocześnie nie wystawiamy się aż tak na Ezrealowi. Nie dajemy Ezrealowi to, czego on chce, też nie kontrujemy go całkowicie i też nie dajemy dokładnie Nautilusowi to, co chce, ale jest to jakiś konsensus i przede wszystkim czyni to ten matchup bardzo ciekawym, ponieważ w momencie, gdy coś takiego się dzieje, to mikrotrady, to każdy kroczek się liczy, każdy trade, każdy autoatak. Wszystko jest bardzo, bardzo ważne. Jest to trudny matchup, więc może przejdźmy już do samego gameplayu. Ok, zobaczmy w jaki sposób poradzi sobie SKTT1 Teddy w tego typu matchupie. Wygląda to na to, że będzie jakiś trade.
Ezreala tego typu trady zawsze są, no właśnie, trochę groźne, dlatego że ma on masterkę pod granie w Hearthstone'a, w wyniku czego może sobie zrobić opening raz na jakiś czas, więc on teraz może prawdopodobnie zrykalować i wrócić z Fairy Charmem, więc jest to dosyć znaczące. Nie ułatwi to sprawy, jeżeli chodzi o laning phase. Przewinimy sobie, bo tu się nic nie dzieje ciekawego aż tak. Co jest interesujące, to to, że Rek'Sai zaczyna na wilkach. Jest to dość niespotykane. Aczkolwiek nie zmienia to nic w kontekście jej jungle puffu. Nadal będzie przesuwać się naturalnie w stronę topa. O, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Większość graczy nie myśli. Powiedzmy sobie to wprost. Wyłącza się i najzwyczajniej w świecie po prostu klika przypadkowo, nie myśli cały czas, nie jest całkowicie in-game, nie jest full focus i tak dalej, i tak dalej. Co warto zauważyć, to to, że dużo graczy mogłoby zaatakować tego miniona, w wyniku czego zmusiłoby swojego Nautilusa, że jeżeli chce użyć on plemnika, no w tym momencie, jeżeli chce nam dać plemnika, musiałby dać tutaj. Musiałby podejść tutaj, w wyniku czego nastawiłby się na połk ze strony Kui od ataku Ezreala, ewentualnego ku Yumi, jeżeli takowy posiada, bo nie wiem, z czym ta postać zaczyna. Tak czy, chyba raczej jest. Tak czy inaczej, to SKTT1 Teddy zdecydował się na uderzenie miniona tylniego, dlatego żeby ten minion został przy życiu, żeby Nautilus mógł podejść i żeby musiał stać tutaj, a nie tutaj, dając mu plemnika. To jest istotne, żeby myśleć o takich drobnostkach. Nie chodzi o tą konkretną jedną rzecz, chodzi o to, żeby myśleć o tego typu drobnostkach. I teraz, jaki Teddy będzie stosował mechanizmy, żeby zagrać poprawnie ten laning phase? Po pierwsze, tak jak zawsze, będziemy mówili sobie o tym, że znaczy, zaznacza, że gra on na krawędzi range'a, to znaczy wykorzystuje on range. Jedną z pomocy, jakie stosuje, żeby pomóc graczom grać lepiej mechanicznie, jest to, że mówię im, że najlepiej byłoby, żeby oni podczas nauki gry mieli cały czas w głowie ręcz przeciwnika. Ponieważ jeżeli mają ten ręcz, to są w stanie grać na jego krawędzi. I w tym momencie, jeżeli oni grają na krawędzi ręcza, to jeżeli przeciwnik przesunie się 25 jednostek do przodu, to oni idą 25 jednostek w tył. Jeżeli on przesunie się tego typu w bok, to oni idą tego typu w bok. Jeżeli on wróci, to znowu my wracamy i kopiujemy jego ruchy. Wtedy jesteśmy na samej krawędzi poza rężem, więc jesteśmy jakby bezpieczni, no bo jesteśmy poza rężem, ale jesteśmy na tyle mało poza rężem, że jeżeli przeciwnik zatrzyma się na animacji autoataku, możemy wejść w tego ręża, zautoatakować go i znowu wyjść z tego ręża, czyli akcja łapka w dół i spierdalam tak jakby. Możemy też wykorzystać to w różny inny sposób, jeżeli on przesunie się i zmispozycjonuje, no to w tym momencie, jeżeli Nautilus w niego wleci, no to jesteśmy dosyć blisko, a nie biegamy gdzieś tutaj. Dodatkowo możemy być miniony, będąc jednocześnie bezpiecznym. Oczywiście wtedy, jeżeli przeciwnik gra dobrze na granicy naszego ręcza, to jeżeli my bijemy jednego miniona, to on też zrobi tak, że wejdzie nam w ręcza, uderzy i wyjdzie. I na tym polega granie mechaniczne. Kolejna rzecz to używanie minionów jako tarczy, o której już wspominałem. Jeżeli chodzi o miniony, to załóżmy, że jeżeli miniony są tutaj, a drugie miniony są tutaj, to jeżeli gramy w tym miejscu i przeciwnik chce się z nami tradować i my odejdziemy kawałek w tył i on dalej biegnie, to możemy zacząć go, możemy zautoatakować go i spaniszować go, ponieważ jeżeli on będzie nas chciał zautoatakować, kiedy jesteśmy gdzieś poza tą linią, to wtedy te miniony się zagrują, jeżeli on będzie gdzieś tutaj. Natomiast te miniony nie zagrują się na nas. Co innego jest w drugą stronę, jeżeli mamy powiedzmy tu miniony i on ucieka w tą stronę, my wychodząc tutaj, jeżeli go zautoatakujemy, to on może się w nas odwrócić, dlatego że tutaj te miniony agrują się, a te nie agrują się w niego. Więc chodzi o granie też dookoła range'a minionów. Na pierwszych levelach miniony to niesamowity sojusznik. Trzy te tylnie miniony potrafią robić tyle obrażeń, że zmienia to walkę, jeżeli zagrują się na jedną lub drugą stronę. No i oczywiście też przeszkadzają w rzucaniu skillshotów takiemu Ezrealowi. U Ezreala jest to szczególnie ważne, żeby zasłaniać się tymi minionami, żeby nie dostawać darmowego Q, a żeby on nie grał w Hearthstone'a zbyt często. Lecąc dalej. Widzicie? Zwróćcie uwagę na twarze zawodników. Twarz zawodników jest zwrócona w tym kierunku, w którą gracz kliknął. Czyli jeżeli mamy sobie Ezreala, to wiemy, że kliknął on gdzieś na tej linii. Jeżeli mamy Kai'Sa, to wiemy, że Teddy kliknął gdzieś na tej linii. W tym momencie, jest on poza range'em Q i jest on zasłonięty minionem. Jeżeli Ezreal poszedłby tutaj, to Teddy poszedłby prawdopodobnie tutaj.
po to, żeby dalej być zasłonięty tym minionem. Oczywiście ten minion zaraz zginie, kiedy Ezreal go zaatakuje i Daku. Jeżeli z kolei Teddy wyszedłby lekko do przodu, to znaczy jeżeli Ezreal wyszedłby lekko do przodu, to Teddy musiałby pójść lekko w tył, a po kilku sekundach, gdy przyjdzie ten wave, jeżeli Ezreal dalej jest z przodu, może zacząć go atakować w tym wave'ie. I tak dalej, i tak dalej. W ten sposób. Oczywiście to nie jest tak, że jeżeli ja wam to teraz wytłumaczę, to nagle będziecie bezbłędnie pozycjonować się na linii. Natomiast myślenie w sposób, jak grać dookoła minionów i ich agro, i jak, bo ostatecznie waszym celem jest stać w takim miejscu, żebyście mogli w miarę bezpiecznie dobijać przeciwne miniony i żebyście mogli nakładać presję na przeciwnika, który podchodzi do waszych minionów, jednocześnie unikając junglera. W dużym uproszczeniu jest to jakiś sposób myślenia o tym. Posiadanie w głowie range'a przeciwnika i granie dookoła niego, jeżeli mamy dwóch przeciwników, a nie jednego, no w sensie tym, że nie ma to, nie jest to Yumi, tylko zwykły support, to myślimy nad range'ami dwóch przeciwników i wtedy pozycjonujemy się w miarę dookoła nich. Możemy też dzięki temu wejść na przykład w range'a przeciwnika, zbaitować go, żeby rzucił nam na przykład Q, jeżeli to jest, nie wiem, Karma czy jakiś inny połóg champion i bardzo szybko wejść wręcz tego Q, kiedy ktoś to rzuca, to my spodziewając się tego sidestepujemy sobie, czy tam robimy jakiś lekki unik, czy tam idziemy za jakiegoś, nie wiem, miniona i w tym momencie wymuszamy Q. No i w tym momencie zużywamy cooldown i manę przeciwnikowi, albo na przykład możemy wymusić to Q, znaczy zbaitować to Q, w momencie, w którym stoimy w minionach i wtedy, jeżeli na przykład w danym momencie tego chcemy, no to połkują się miniony i linia idzie bardziej do nas. Albo, nie wiem, usuwa się jakiś tylny minion, w wyniku czego linia idzie tutaj dużo wolniej, czy inne tego typu zastosowania. Myślenie w ten sposób jest po prostu bardziej korzystne niż losowe klikanie przycisków. Zaczął się replay, ale już wracamy. Widzicie ten ruch? On idzie do przodu, on idzie lekko w tył. Idzie do przodu, gra dookoła zasięgu minionów. Kiedy jedna strona jest zlokowana przez animację od ataku, druga wykonuje ruch. Jeżeli puścicie to sobie w zwolnionym tempie tego typu gry pro graczy, to zauważycie olbrzymią różnicę między tym, jak oni klikają, a jak klikacie wy albo po prostu ludzie dookoła was. Weźcie też pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W tym momencie możemy się nauczyć czegoś od Ezreala, ponieważ ten minion miał zginąć. Ezreal wiedział, że da im to drugi level, ponieważ 9 creepów na bocie daje drugi level. W wyniku czego jeszcze stojąc tutaj, dobijając tego miniona, zaczynał kajtować w przód, czyli autoatak do przodu, autoatak do przodu, autoatak do przodu, tak żeby być w tym momencie tutaj, ponieważ wiedział, że to da mu drugi level. I w tym momencie jego ruch jest od razu agresywny, ponieważ ma on parę spajka. Jak odpowiada na to Teddy? Teddy nie wystraszył się tego, dlatego że w tym momencie jest on, jeżeli przeciwnik chciałby się z nim tradować z tej pozycji, to jest on w range'u agro jego tylnych minionów, a Teddy z tej pozycji nie jest w range'u agro tych minionów. W związku z czym nie przestraszył się, wiedząc, że ten creep też da mu drugi level. Większość graczy mogłoby spróbować zacząć uciekać, dać się zonować, wejść w gorszego trade'a, ale Teddy dokładnie wiedział, co robić, więc to jest zagranie, gdzie widać, że gracz ten wie, co się stanie zaraz, oszacowuje, ile ma expa, porusza się bardzo dobrze, porusza się dookoła strefy bezpieczeństwa, które dają mu miniony, porusza się dookoła expa, porusza się dookoła przeciwnych speli. Wszystko tutaj jest bardzo czyste. Piękne, po prostu piękne. Większość słabszych graczy nie będzie tego widzieć, absolutnie nie będzie tego widzieć i nie wie, czym ja się teraz zachwycam. Ale kluczowym jest tutaj patrzenie na to, jak gracze klikają, a to, jak gracze klikają, pokazuje nam ich twarz. W wyniku czego, jeżeli Ezreal teraz kliknie tutaj, to on kliknie lekko tutaj, chyba że to nie doleci. Ale tak czy inaczej, jeżeli Ezreal lekko wyjdzie, to on podejdzie lekko w tył. Kiedy ten wave tutaj przyjdzie, on przesunie się, żeby pójść razem z tym wave'em. Kiedy Ezreal lekko wyjdzie, znowu się cofnie. Jeżeli Ezreal dalej będzie szedł odrobinkę za daleko, z auto atakuje. To jest coś, co jest bardzo trudne do nauczenia coachingiem, ponieważ wymaga dużo praktyki. I jest ono szczególnie widoczne na dekery, ale oczywiście używamy to też na midzie, używamy to też na topie, wszędzie to używamy, ponieważ granie na krawędzi range'a jest jedną z podstawowych koncepcji mechanicznych. Do tego łapie on agro miniona tak, żeby on był dalej i żeby łatwiej byłoby mu go dobić. To też jest bardzo cenne. I to jest moment, w którym Lee Sin pierwszy raz pokazuje się na wizji, w związku z czym standardowy nawyk, jaki powinniśmy mieć z punktu widzenia AD Carry i każdego gracza na mapie, to jest popatrzenie na niego kamerą, kliknięcie taba, zobaczenie, ile ma creepów, on ma 11, 11 wynika z tego, że prawdopodobnie kajtując golemy
kajtował jej, zostawił jednego czy dwa małe, więc nie naliczyło mu. Tak czy inaczej wiemy, że zrobił on trzy kampy. Robiąc trzy kampy, jeżeli miałby, klikamy na niego, widzimy, że ma reda. Jeżeli miałby blue, to oczywiście my i tak wiemy, że on zaczął od reda, dlatego że botlane pulował, więc wiemy, że on zaczął od reda. Natomiast gdybyśmy tego nie wiedzieli, to w tym momencie patrzymy, ile jest czasu do upłynięcia każdego z buffów. Ten buff, którego będzie miał jeszcze przez dłużej, to znaczy, że zrobił go jako drugi, więc mamy pełne informacje o jego jungle buffie. W tym momencie wiemy, że zrobił trzy kampy. Ma trzeci level. Jeżeli ma po trzech kampach ma trzeci level, to znaczy, że zrobił golemy, ponieważ te cztery górne kampy na przykład, w sensie na przykład wilki i żaba nawet z redem nie dałyby mu trzeciego levela po trzech kampach, w związku z czym musiał zrobić golemy, więc w tym momencie Teddy dostaje pełną informację, że cała górna dżungla Lee Sina stoi, więc wie, że Lee Sin będzie się teraz poruszał w górnej dżungli, więc wie, że nie jest on zagrożony. Jest to nawyk, który konsekwentnie i cały czas powtarzam, żeby ludzie robili, żeby patrzyli na junglera, kiedy pierwszy raz się pokaże, oszacowywali jego jungle path, zapisywali timery. Co jest bardzo ważne, to w tym momencie wiemy, że jeżeli on zrobił taki jungle path, red, golemy i kuraki. My oczywiście to wiemy, dlatego że replay jest zbugowany i tak kampy znikają mimo Fog of War'a, ale w tym momencie Teddy wie, że drugim jego kampem były golemy, więc wie, że w okolicach 4.40 będą się one respić, więc wie, że w okolicach 4.40 Lee Sin dostaje powód, żeby iść w botside i tak dalej, może dzięki temu oszacować timer. W tym matchupie nie jest to aż takie ważne, ale jeżeli na przykład miałby odbić wave'a, trzymałby slow push, to timer odbicia i sfrizowania, to mógłby zgrać to z timerem na ten kamp, ponieważ wtedy Lee Sin by prawdopodobnie z bazy zmierzał w tą stronę i tak dalej, więc ten nawyk jest tutaj niesamowicie ważny, żeby patrzeć na to, jaki jest jungle path przeciwnika i grać dookoła tego. Nautilus dość mocno dostaje. Niestety nie pozycjonuje się on aż tak dobrze. Że to w ogóle nie chodzi aż tak dobrze. Nic tu specjalnego się nie dzieje. Kolejną rzeczą, która jest bardzo ważna, jaką mogę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o mechaniki, o teorię mechanik, jest to, co zauważyłem, że większość graczy robi, choć nie powinna. To znaczy, kiedy widzę słabszych graczy i widzę ich ekran, z nich pracą kamery i myszki, to bardzo często klikają oni losowo po całym ekranie. Jeżeli chcecie być bardziej precyzyjni i mieć lepsze mechaniki, musicie klikać bardzo blisko swojego czempiona. Jeżeli chcecie pójść w tą stronę, to nie jeżeli chcecie pójść gdzieś w tą stronę, to nie klikacie gdzieś tutaj, pomimo iż wtedy też pójdziecie w tą stronę. To nie ma żadnego sensu. Wystarczy, że klikniecie bliżej swojej postaci. Jeżeli to jest wasza postać i kamera jest ustawiona mniej więcej tak, że ta postać jest gdzieś przy środku, to w tym momencie tak naprawdę interesuje was tylko to miejsce, jeżeli chodzi o wasze klikanie jako movement. Wszystkie rogi waszej kamery powinny nie być dla was dostępne. Jeżeli jakikolwiek kliknięcie pojawi się tutaj, 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 inne niż w celu zmienienia pozycji kamery, w sensie kliknięcia rogu, żeby kamera się przesunęła, to jeżeli jakikolwiek kliknięcie wynikające z tego, gdzie chcecie się poruszyć, pojawi się gdzieś na rogu ekranu, to znaczy, że macie bardzo nieprecyzyjne mechaniki i wasze obycie z myszką jest słabe, to znaczy słabo posługujecie się kursorem. Dlaczego to ma w ogóle znaczenie? Otóż, zobaczmy, jeżeli jesteśmy tu dla przykładu i Ezreal byłby tutaj, to jeżeli idziemy w tą stronę, jeżeli chcemy iść w tą stronę i klikniemy tutaj i Ezreal rzuca w nas Q, w wyniku czego my, kiedy on rzuca w nas Q, chcemy zacząć iść w tą stronę, to jeżeli my kliknęliśmy tutaj, to po prostu robimy taki ruch myszką do tej strony i klikamy tutaj i robimy unik. Jeżeli kliknęlibyśmy gdzieś zbyt daleko, to w tym momencie ruch myszką nie jest taki stąd tutaj, w sensie taki stąd tutaj. Ruch myszką jest stąd gdzieś tutaj, w wyniku czego jest on wolniejszy, ponieważ ta myszka musi przebyć dłuższy obszar. Więc jest to mniej precyzyjne, macie wtedy gorszy refleks, trudniej się dodżuje, trudniej się precyzyjnie chodzi, więc tak naprawdę, jeżeli chcecie udać się w prawo, to oczywiście nie wybierzecie się na spacer do rzeki, więc nie ma po co klikać gdzieś tutaj, z takiej pozycji, jak ma tutaj Teddy. Jeżeli chcecie iść gdzieś w tył, to nie ma sensu klikać tutaj, ponieważ i tak nie chcecie iść aż tutaj, ponieważ no, jesteście zbyt daleko od mionów. Jeżeli ktoś wykona taki ruch tutaj, to wiemy, że nie ma on pojęcia o pozycjonowaniu się. Jeżeli chce iść gdzieś w tą stronę, to wiadomo, że nie będzie szedł tak w linii prostej całkowicie, więc powinien klikać po troszkę, odrobinkę. Powinien klikać bardzo szybko, kilka razy na sekundę, i klikać bardzo blisko swojej postaci. Oczywiście pod warunkiem, że nie chcą zmienić pozycji kamery, no to wtedy oczywiście to
wyjeżdża poza tą strefę. Natomiast ostatecznie, jeżeli jesteśmy w takiej pozycji jak Teddy, nasze kliknięcia nie powinny być inne niż tutaj. Oczywiście, jeżeli przeciwnik podejdzie, to wtedy klikamy w niego i wyjeżdżamy poza to, ale chodzi o to, żeby myszka nie latała po całym ekranie. To jest rzecz z mechanik, którą często tłumaczę ludziom, ponieważ nie widzą między tym różnicy. Natomiast tak jak powiedziałem, chociażby na tym przykładzie, jeżeli przeciwnik rzuca w nas spela, no to jeżeli chcemy zdodżować i kliknęliśmy tutaj, to nasz ruch jest taki. Jeżeli kliknęliśmy tutaj, nasz ruch jest taki. To są potencjalne milisekundy. To jest tak, jakbyście sobie dodawali pingu. Tak jakbyście, nie wiem, macie 40 pingu i przez takie klikanie sprawiacie, że macie 75 z jakiegoś powodu. Nie wiadomo dlaczego, ponieważ ludzie nie zdają sobie sprawy, że może mieć to znaczenie, a wasza precyzja z myszką jest ważna. Jest szczególnie ważna na ADC-ery, dlatego w tym momencie akurat w przypadku, przy okazji analizy ADC-ery o tym mówię, natomiast każdy powinien to robić, każdy powinien wiedzieć, że jest to niewskazane, żeby klikać zbyt daleko. Powinniście klikać bardziej precyzyjnie. Co jest interesujące, to że tutaj dzieje się coś, co jest bardzo korzystne dla drużyny Teddy'ego, ponieważ Lee Sin najprawdopodobniej zginie. Co jest jeszcze interesujące, to że Rexxay zrobiła bardzo dziwny jungle buff, w którym golemy, które będą zrobione bardzo późno przez nią, z racji tego, że golemy to kamp, który daje najwięcej gold expa, no to chcielibyśmy zrobić jak najszybciej, w wyniku czego one później szybciej się zrespią. Gold i exp na minutę jest zwiększany, nasza gold i exp efektywność na minutę jest wyższa. Natomiast Rexxay tutaj zrobiła bardzo dziwny jungle buff i w tym momencie oczywiście my już wcześniej wiedzieliśmy, jaki jungle buff ma Lee Sin i co on robi. W tym momencie wiemy, że dorzucił do tego blue i że te kampy stoją, w sensie Teddy też to wie. Czy Lee Sin wie, jaki jungle buff zrobiła Rek'Sai? Ma ona 16 creepów i ma ona trzeci level i ma dwa buffy. Wie, że pierwszym z tych na podstawie kliknięcia w Rek'Sai wie, że pierwsze kończy jej się blue buff, więc plus z tego, że Teddy pulował, więc jakby wiedzą, że zaczął od blue buffa, wiedzą, że zrobił reda i wiedzą, że dwa inne kampy nie stoją. Ma ona trzeci level, więc jest to cztery kampy zrobione, więc każde kampy dałyby jej trzeci level po czterech zrobionych kampach, więc na tej podstawie nie możemy wywnioskować, że golemy nie zostały zrobione. Natomiast prawda jest taka, że oszacowując dokładny clear, jaki ma Rek'Sai, to znaczy prędkość cleara, wiemy po prostu, że jeżeli ktoś zrobiłby blue, poszedł tutaj i zrobił tak, to nie znalazłby się na rzece tak szybko, więc Lee Sin może to wiedzieć. Dodatkowo Rek'Sai kupiła longsworda, w wyniku czego musiała cofnąć się co najmniej raz do bazy, więc Lee Sin na spokojnie może założyć, że zrobiła tą dżunglę, cofnęła się i poszła w górę, dlatego że byłoby dziwnym, gdyby zrobiła blue, zrobiła te dwa kampy, potem się cofnęła i wróciła zrobić reda z longswordem. Takie coś jest mniej efektywne i jest bez sensu. Ostatecznie, gdyby tego longsworda nie było i gdyby clear speed nam nie podpowiadał, że zrobiła dolne kampy, a nie górne, to w tym momencie zadaniem Sylasa byłoby pójść i albo zwardować kuraki, albo po prostu sprawdzić, czy są. Jeżeli kuraki są, no to w tym momencie możemy mieć pewność, że są też golemy. Oczywiście pewność niecałkowitą, bo zawsze jest jakaś mała szansa, że ktoś zrobił jakiś dziwny puff, natomiast raczej nie spodziewamy się, że jeżeli kuraki stoją, to golemy z jakiegoś powodu nie stoją i jeszcze ktoś zrobił jednego kampa z tej strony, ponieważ wtedy będą stały mu dwa kampy po przeciwnej stronie mapy z pierwszym levelem, w wyniku czego jego następny jungle puff będzie obrzydliwy. Mokrym snem junglera zazwyczaj jest móc zrobić w miarę po kolei od dołu do góry kampy albo od góry do dołu kampy, tak żeby na przykład jeżeli zrobi on kampy od dołu do góry, to znalazł się na górze, tajmuje sobie timer na pierwszego kampa, kiedy się respi, załóżmy, że po tej stronie Lee Sin zrobi sobie kampy od góry do dołu, tajmuje sobie golemy i w tym momencie jest na górze i nie ma żadnych kampów w swojej dżungli, które chce robić. Może iść na topa, może iść na mida, może iść do przeciwnej dżungli, jeżeli sytuacja mu na to pozwala. Ma okienko, w którym nie musi nigdzie być, ponieważ ten pierwszy kamp się jeszcze nie zrespił. Ewentualnie, jeżeli nic nie potrzebuje robić w topside, znaczy jeżeli chce coś zrobić w topside, no to może iść mid, top, przeciwna dżungla, nie wiem, zabezpieczyć kraba, potem recall i idzie na bota i ma otajmowany ten kamp i potem te respią się po kolei, więc jest bardzo jungle, jego jungle path jest bardzo gold i efektywny, ponieważ czyści po kolei jak tyle, co się zrespiły kampy jeden po drugim, od góry do dołu, więc też zostają mu bardziej równe okienka, w których może coś zrobić, więc albo jeżeli zrobi coś takiego, to tak jak mówiłem, albo działa jakoś w topside w zależności od sytuacji, a jeżeli nie potrzebuje być na topie, to od razu recaluje, idzie w bota, inwestuje czas na przykład, nie wiem, tutaj w bota, albo warduje dżunglę przeciwnika, albo podchodzi pod mida i wtedy tajmując ten kamp znajduje się, kiedy on się już zrespił w jego zasięgu i leci znowu od góry do dołu. To jest mokry sen każdego junglera, żeby w taki sposób robić jungle puffing, o ile to jest oczywiście możliwe, bo często to nie jest możliwe. Nie stwierdziłbym, że to, co zrobiła Rek'Sai w tej grze, to jest jakiś błąd,
Zwłaszcza, że bardzo dobrze przewidziała ruchy Lee Sina i po prostu wykorzystała przewagę Longsworda i ten Jungle Puff, żeby znaleźć się tutaj i go wyłączyć z gry na jakiś dłuższy czas, więc nie powiedziałbym, że to jest błąd. Natomiast tak naprawdę, jeżeli chodzi o idealną sytuację, jeżeli chodzi o gold i exp efektywność z naszego Jungle Puffu, to jungler chce dążyć do tego, żeby robić kampy od góry do dołu albo od dołu do góry. Jeżeli chcemy być już całkowicie precyzyjni, to bardziej gold efektywnym jesteś, jeżeli zaczynasz od golemów i idziesz w górę, a w tym wypadku tutaj od golemów idąc w dół, dlatego że no, jeżeli golemy pierwsze zrobisz, to one pierwsze się zrespią, a są kampem, który daje najwięcej golda expa, więc to jest jeszcze większa gold efektywność. Natomiast to zależy od tego, gdzie chcemy się znaleźć. No, jeżeli po naszym jungle puffie chcemy znaleźć się w topside, no to mimo wszystko możemy iść od dołu do góry również po tej stronie i wtedy golemy robimy jako ostatnie. Wszystko jest mocno sytuacyjne, natomiast jakby podsumowując, bo się rozgadałem, biorąc pod uwagę Longsworda, biorąc pod uwagę Clear Speed Rek'Sai i biorąc pod uwagę tak naprawdę te dwie rzeczy, Lee Sin może wiedzieć, że te kampy stoją. W związku z czym obaj junglerzy mają informacje o sobie nawzajem. W tym czasie Teddy dostał trochę połku. Nautilus troluje prawdopodobnie. Podchodzi bardzo, bardzo dziwnie i głupio. I teraz zasadniczo Rek'Sai ma dwie opcje. Bardziej stabilną i bardziej pod właśnie gold efektywność i bardziej pod presję na mapie. W tym momencie Lee Sin nie żył. Wiemy, że Lee Sin ma dostępne te dwa kampy z punktu widzenia Rek'Sai, z punktu widzenia Teddy'ego i w ogóle każdy wie o wszystkim. W sensie, każdy gracz powinien śledzić junglerów, więc każdy wie o tym, co przeciwny jungler ma dostępne. Więc w tym momencie wiemy, że Lee Sin będzie przesuwał się w topa, żeby to czyścić. I w tym momencie Rek'Sai ma zasadniczo po tym killu dwie opcje. Albo właśnie przejdzie przez mida, pójdzie na bota, zabezpieczy kraba na bocie, pójdzie na bota, no tylko wtedy na tym bocie tutaj ma bardzo mało czasu, ponieważ gdy Lee Sin zczyści tą dżunglę, to będzie mógł iść na jej golemy i na jej kuraki. No i wtedy jakby Rek'Sai, jeżeli Rek'Sai zrobi to, co wygląda na to, że zrobi, czyli przejdzie przez mida, zabezpieczy kraba na dole i pójdzie na bota, to na tym bocie tutaj będzie miała bardzo mało czasu, ponieważ jeżeli zostanie tu na jakąś dłuższą chwilę, to Lee Sin zgarnie jej górne kampy. W wyniku czego Teddy i Nautilus, wiedząc to, muszą bardzo dokładnie setupować jej ganka w taki sposób, żeby od razu, kiedy tylko się tutaj pojawi, mogła coś zrobić, albo po prostu spingować jej. W takiej sytuacji normalnie gracz mógłby spingować jej, żeby sobie poszła i zrecalowała i biegła na golemy i kuraki, ponieważ jeżeli tylko przejdzie przez mida i pokaże się, że idzie w botside, to Lee Sin albo od razu mógłby iść na te kampy. Problem polega na tym, że nie ma priorytetu, ponieważ teraz wygląda to, że Irelia może przepuszować, tak samo Rumble, zwłaszcza teraz, kiedy Rek'Sai przejdzie przez mida, no to Rumble sobie to przepuszuje, bo będzie to dodatkowa presja, więc wygląda to, że Lee Sin nie jest w stanie od razu całkowicie biec na te kampy. Gdyby miał priorytet i lepsze ułożenie topa i mida, to byłby w stanie od razu biec, ale na pewno kiedy zrobi Grompa i Wilki, będzie w stanie tam wejść, bo nawet jeżeli zostanie mu to przerwane, to nie ma jakby żadnego miejsca, w którym chce się znaleźć, aż do 4:30 około, kiedy respią się jego glemy, a później gdzieś tam po 20 sekundach, 30 od tego respią się znowu kuraki. W wyniku czego będzie on w stanie tam wejść. Jeżeli mu się nie uda, to najwyżej zrykaluje. Jest on wtedy odrobinę opóźniony, ale mimo wszystko raczej warto. Ewentualnie opcją od strony Lee Sina jest zgankować w tym momencie topa, bo prawdopodobnie zgankowanie Irelii, która jest już teraz level do tyłu, właśnie tepnęła, jest dobrym pomysłem, więc wszystko, ruchy Teddy'ego i to, w jaki sposób gra on laning phase, no w tym momencie zależą też od tego, w jaki sposób wygląda dżungla, ponieważ synergia dżungla i laner, znaczy lanerzy i jungler, powinna być zachowana w każdej grze. Niestety na Loelo, czy nawet na Westie, na topce, ona często nie jest zachowywana. Na Korei ona zazwyczaj jednak istnieje, a przynajmniej gracze próbują to robić i może jeszcze nie robią tego idealnie, bo to nie jest takie proste, żeby otajmować co do sekundy różne rzeczy, natomiast w tym momencie najważniejszy sposób gry ich zależy od tego, co ma zrobić Rek'Sai. Jeżeli Rek'Sai przechodzi przez mida, zabezpiecza kraba, to ma bardzo mało czasu na bocie, ponieważ musi recalować na swoje górne kampy. Jeżeli natomiast ona poszłaby teraz w swoje górne kampy, no to tutaj jest bardzo źle, ponieważ oni dostali bardzo dużo obrażeń i prawdopodobnie jedyne, co mogliby zrobić teraz, to spróbować to jakoś przepuszować te dwa miniony, zanim przyjdzie ten wave tutaj, ponieważ jest, znaczy w sensie ten wave jest dopiero tutaj, więc ten jest tutaj, więc mają czas, powinni spróbować na pałę dopuszować te miniony i być może wycofać się, natomiast obawiam się, że jeżeli będą próbować podejść do tych minionów, to dostaną bardzo dużo, mają zbyt mało HP, więc jakby Rek'Sai ma do wyboru albo czyścić te kampy
i wtedy jest bardziej gold efektywna, ponieważ one szybciej się zrespią. No a jeżeli nie, no to kolejną minutę spędzi ona gdzieś indziej i potem wróci i robi pierwszolevelowe golemy i pierwszolevelowe kuraki, co jest o tyle mało wartościowe, o tyle jest to ważne, że są to właśnie pierwszolevelowe golemy i kuraki, a jak wiemy, level tam kampów w dżungli skaluje się ze średnim levelem graczy w grze, w wyniku czego one dają dość mało expa. No i potem załóżmy, że Rek'Sai w piątej minucie zrobi te golemy, no i potem następne się respią w 7:50 i no, znaczy w 7:30, więc jest to aj dosyć problematyczne. Natomiast Rek'Sai jest na tyle do przodu i na tyle bot potrzebuje jej pomocy, że jakby obranie tego jungle puffu jest bardzo cenne. Najważniejsze w takiej sytuacji, jaka jest konkluzja w ogóle całej tej przydługiej dywagacji. Konkluzja jest taka, że kiedy coś takiego się dzieje, musimy zdawać sobie, jeżeli chcemy być dobrymi graczami i naprawdę rozumieć tą grę, to musimy sobie w tym momencie, patrząc na minimapę, zdawać sprawę, że Lee Sin, śledząc go, wiemy, że będzie szedł w topside i wiemy, że Rek'Sai, idąc w botside, ma mało czasu, ponieważ musi biec zabezpieczać górne kampy. Więc patrząc na taki stan mapy, musimy z punktu widzenia AD Carry wiedzieć, że albo setupujemy ganka od razu, kiedy on wejdzie, albo jest bardzo źle. Po prostu musimy zdawać sobie w tym momencie w naszej głowie sprawę, że Rek'Sai ma mało czasu. Albo straci. I to jest tutaj ważne. I to jest pierwsza mispozycja Ezreala. Na szczęście Nautilus uratował to trochę i udało mu się go chwycić, bo jeżeli nie, to byłoby dosyć źle. Ta mispozycja też nie do końca, znaczy ona miała jeszcze jedną ważną rzecz. Zauważmy, że Ezreal zainwestował mało w wave'a. W sensie, cofnijmy się jeszcze chwilę. Zobaczcie, co się dzieje. Za jakiś czas widzimy, że oni mają wtedy mniej HP, ale Ezreal prawdopodobnie, nie widzieliśmy tego, bo gapiliśmy się, co się dzieje na topie, przynajmniej ja, umknęło to mojej uwadze. Ezreal zainwestował o wiele mniej w wave'a niż w trade. I dzięki temu mieli przewagę minionów. W tym momencie Ezreal rzucał spele i autoataki dużo bardziej w Nautilusa i Kai'Sa, w wyniku czego oni zyskali przewagę minionów, plus Nautilus wyszedł agresywniej i wrzucał autoataki w miniony, w wyniku czego dostał poke, ale zyskał przewagę minionów. Natomiast, no mówię, była to mispozycja Ezreala i Nautilus uratował dzień. Zazwyczaj AD Carry chce recalować się ze swoim supportem, natomiast tutaj możemy to tutaj wybaczyć, ponieważ jakby Teddy wie, że nic nie jest w stanie zrobić w tej pozycji. Po prostu nie jest w stanie tu zostać. Natomiast idzie tu Rek'Sai, więc Nautilus jakby jest w stanie spróbować coś z tą z Rek'Sai zrobić i wejść w nich. Nawet jeżeli się to nie uda, to w tym momencie oni chcą zrecalować, więc oni będą recalować, kiedy Nautilus recaluje, więc jakby Teddy przyjdzie na pustą linię. I to jest bardzo, bardzo ważne, ponieważ zazwyczaj jednym z błędów supportów i AD Carry jest to, że nie recalują się wraz ze swoim kolegą z linii i wtedy tak naprawdę cały czas oni przychodzą i lane'ują 2-1. Potem oni dostają w dupę, muszą się wycofać albo coś się złego dzieje, ktoś przychodzi i wtedy ten drugi lane'uje 2-1. I tak się zamieniają. To jest strasznie, strasznie widoczne na najniższych poziomach gry, kiedy ja to obserwuję, uczę, gdzie ludzie się mnie pytają. Więc zazwyczaj jednak staramy się, żeby recalować się w jednym momencie, w sensie AD Carry z supportem, natomiast w tym momencie jest to o tyle oszacowane, że wiemy, że oni chcą zrecalować. Więc jeżeli oni chcą zrecalować, to niezależnie od tego, czy tutaj z Rek'Sai coś wyjdzie, czy nie wyjdzie, to tak czy inaczej, jeżeli Nautilus zrecaluje, czy cokolwiek się stanie, to albo Teddy przyjdzie na linię, gdzie oni jeszcze zostali i opóźniliśmy im recall, co jest w ogóle super, albo oni zrecalują i Teddy przyjdzie na pustą linię, kiedy Nautilus też zrecaluje i Nautilus do niego dołączy mniej więcej w tym czasie, kiedy przeciwnicy i nic złego się nie stanie. Ważne jest, żeby po prostu o tym myśleć. Ponieważ nie chcemy sprawiać sytuacji, w której nasz AD Carry będzie 1 versus 2. Albo nie chcemy też sprawiać sytuacji, w której support zostaje sam na linii i musi tańczyć i nic nie robi. Oczywiście wtedy każdy dobry support pójdzie zroamować, stać przy midzie czy coś, no ale wiadomo, o co chodzi. Myślimy o tym. W tym momencie złe to nie jest. Jak widzimy, Rek'Sai od razu robi recall. A przynajmniej zaczęła, ponieważ gdyby nic się nie stało, to po prostu dokończyłaby ten recall, bo musi biec na topside. Udało się spalić im coś i opóźnić recall. Co jest jeszcze niesamowicie wartościowe, to to, że w tym momencie, pomimo iż Ezreal ma teleport, to Teddy dostaje przewagę expa, ponieważ udało się zrobić tak, że po przeciwnej stronie w stosunku do Teddy'ego jest więcej minionów. Więc większa ilość minionów będzie zabijać mniejszą ilość minionów. Wave idzie w tą stronę, a creepy po tej stronie giną, więc Ezreal i Yumi nie dostają z nich golda expa. Ezreal ma oczywiście teleport i może tepnąć, natomiast
spekulowałbym, że mimo wszystko po teleporcie będzie musiał grać bardzo bezpiecznie, ponieważ cały czas musi respektować, że Rexxej może wylecieć, ponieważ każdy lepszy jungler, a na Korei raczej każdy normalny o tym wie, w wyniku czego jeżeli linia idzie w tą stronę, to Rexxej mogłaby zdecydować się oddać te kampy Lee Sinowi, który prawdopodobnie gdzieś tam za niedługo będzie na niebiegu. My oczywiście widzimy, że nie zrobił jeszcze Grompa, a mógłby, bo replay i tak dalej, natomiast jakby z punktu, mówimy z punktu widzenia graczy. Z punktu widzenia graczy Ezreal co prawda ma teleport i co prawda to, że ta linia idzie, no to już samo to, że traci te miniony w tym ciuchcie jest jakoś wartościowe i samo to, że on w tym momencie będzie musiał naładować HP i manę i straci tutaj kolejne miniony, które już idą, które się rozbiją o te miniony i tak dalej, i tak dalej. I to już trochę stracił. Nie straci aż tak dużo z uwagi na teleport, natomiast prawda jest taka, że prawdopodobnie nie będzie on w stanie tepnąć do creepa. Jeżeli on tepnie do creepa, to bardzo się zdziwię, bardzo rzadko widzimy takie zagranie na wysokim poziomie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli Rexxej widzi, że ta linia idzie w tą stronę i wie, że przeciwnik jakby musi podejść, to bardzo dużo junglerów zostałoby w tym krzaku albo zrobiłoby kółeczko i poszłoby od strony trybusza, ponieważ wie, że przeciwnik musi tepnąć i musi podejść, ponieważ linia idzie w tą stronę, w związku z czym traci on tu golda i expo. W wyniku czego raczej mimo wszystko rozsądny i stabilnie grający i dobry gracz w postaci Ezreala tepnąłby do towera, a nie do miniona, godząc się na stratę większej ilości golda i expo. To jest też dla Was rada, że jeżeli jungler tyle co Was zgankował i nawet jeżeli linia idzie w tą stronę, może odpuśćcie jeszcze dwa creepy, żeby na pewno po tym teleporcie nie zginąć. Bo co by się stało, jeżeli Ezreal tepnął, teraz odnowiłby sobie HP i manę, tepnął gdzieś do tego creepa, kiedy linia będzie, znaczy nie do tego konkretnie, tylko tepnął gdzieś tu do creepa, kiedy linia będzie tu, a Rexxej zrobiłaby kółeczko i go zabiła. I zrobiliby priorytet na bocie. No, bot jest skończony wtedy. Jest absolutnie skończony. Wtedy oni odbijają znowu wave'a, znowu on wraca, znowu frizuje się to tutaj. Rexxej może założyć, że nie ma nawet co iść w górne kampy, ponieważ spędziła tu tyle czasu, że Lee Sin nie zabrał. I w tym momencie po prostu Rexxej robi jeszcze jedno kółeczko, tym razem robiąc dolne kampy i wraca znowu na wave'a, który jest tutaj. Ezreal i po prostu wchodzi i znowu zabija. Oni nie mają summonerów i oni o tym wiedzą. Nautilus ma dobry follow-up z takiej pozycji. Kai'Sa też ma dobry follow-up. Jako tako oczywiście po szóstce ma lepszy i tak dalej, i tak dalej. No ale prawdopodobnie w tym momencie oni mogli po prostu wejść przed creepy, spamić emotki, pisać XD i tak dalej, disrespektować i po prostu Ezreal i Yumi zostaliby całkowicie zgnojeni, co zmusiłoby Lee Sina, żeby iść w botside, co zwolniłoby presję stopa, chociaż tam i tak Neko ma przewagę, więc powinno nadal wygrywać przez pewien czas i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli potoczyłoby się tak, jak mówię, że teraz Ezreal zginąłby, tepując gdzieś tu do creepa, no to potencjalnie jest to początek snowballu gry. Nie żartując oczywiście. Dosłownie jest to początek snowballu gry. No tyle zrikaluje, ponieważ wie, że przeciwnicy i tak zrikalowali, co jest oczywiście jak najbardziej poprawne i jak najbardziej dobre. I Ezreal, tak jak powiedziałem, tepuje do wieży. Naprawdę bardzo zdziwiłbym się, gdyby tepnął do creepa. Nawet nie podchodzi, ponieważ nie wie, czy Rexxej nie czeka w krzakach. Co jest bardzo wartościowe, to, że w tym momencie Teddy zgarnia solo expa. A exp na decker jest oczywiście bardziej wartościowy naturalnie niż exp na supporcie. Supporci naturalnie mniej potrzebują expa. Nawet jeżeli zobaczycie sobie na to, jak supporci są zaprojektowani. Zobaczcie sobie chociażby na Pajka. Maksowanie Q Pajka daje mu tam cooldown, damage, mana koszt, różne rzeczy. A maksowanie W Pajka daje mu nic, tylko movement speed zwiększa. Maksowanie E Pajka daje mu tylko damage. W wyniku czego tak naprawdę nie ma większej różnicy między 11 level Pajkiem a 14 level Pajkiem. Oczywiście na 16 ma on ulta i tak dalej. Natomiast jakby maksowanie jego dwóch z jego trzech podstawowych speli, pomijając ulta, prawie nic nie daje. Bo jest to zaprojektowana postać pod supporta. Tak samo ma chociażby Janna. Maksowanie jej shielda daje dużo, ale maksowanie W i Q nie jest nam aż takie potrzebne. I tak dalej, i tak dalej. Supporty są tak zaprojektowane. Oczywiście Nautilus nie jest zaprojektowany pod supporta, więc w jego przypadku to mniej działa. Natomiast większość supportów jest tak, chociażby Yumi, bardzo mocno zwiększa jej się heal. Nie potrzebuje 5 punktów w Q, albo daje 3 punkty w Q i maksuje heala, albo od razu maksuje heala i nic innego maksowanie jej aż tak bardzo dużo nie daje. Oczywiście coś tam daje, ale relatywnie mniej niż inne czempiony, które nie są zaprojektowane pod supporta. Supporci są tak zaprojektowani, żeby exp był im naturalnie mniej potrzebny, w wyniku czego to jest ważne, że teraz Teddy samodzielnie zgarnia tego expa. Co jest trochę problematyczne, to, że tych minionów jest aż zbyt dużo, w związku z czym on nie może przytrzymać ich tutaj, zwłaszcza, że nie ma żadnego potiona, więc jakby musiałby zużyć około tyle HP, żeby to przytrzymać, to nie jest w ogóle wartościowe, zwłaszcza, że Ezreal już tepnął, mógłby iść tutaj od krzaka i wlecieć w niego, więc jakby on musi pozwolić temu podejść, nie może tego zatrzymać, ale tak czy inaczej jest to jak najbardziej okej. Okay. I z tego, co my już widzimy na minimapie, to Lee Sin
nie wziął golemów, właśnie teraz je bierze, co było absolutnie przewidywalne. Tak jak mówiłem, gdyby miał on priorytet na midzie i na topie, to mógłby od razu na nie biec. Myślę, że i tak mógł od razu na nie biec i zaryzykować. Raczej nie sądzę, żeby Irelia czy Rumble poszli na golemy, no raczej nie. I wtedy mógłby wrócić na swoje pierwsze levelowe kampy w dole, no ale jakoś tego nie zrobił. Co jest bardzo ważne, to, że wiemy, w tym momencie wiemy, że Rek'Sai swoim Jungle Puffem przesuwa się w bota, ponieważ czyści teraz te kampy i będzie czyścić następne te. Lee Sin swoim Jungle Puffem też będzie przesuwał się w bota, ponieważ tutaj w 4.30 około zrespiły się jego golemy. Co jest bardzo ważne w tym momencie, to że Lee Sin, że linia będzie szła w tą stronę. Jeżeli Ezreal nic z tym nie zrobi, nie będzie chciał tego skrócić, przedłużyć pusha i tak dalej, to w tym momencie, biorąc pod uwagę, że równa ilość klipów spotkała się po tej stronie, to następny wave, który przyjdzie z tej strony, slow push, nie, to tutaj. W wyniku czego wiemy, że linia idzie w tą stronę. Skoro linia idzie w tą stronę, to większą okazję do ganka od strony właśnie normalnej linii od rzeki i tribusza będzie miał Lee Sin. Jeżeli Rek'Sai będzie chciała zgankować w takiej sytuacji, to albo musi obejść tutaj jakoś krzak, jakimś, nie wiem, pinkiem czy coś, albo musi wejść od linii i stać w tym krzaku. Co jest o tyle wartościowe, że Nautilus ma pinka, więc spodziewałbym się, że on postawi to w tym krzaku i będą próbować robić ganka od linii. Co jest jeszcze bardzo ważne w tego typu sytuacjach? Bardzo ważne są dwa pytania. Który mid zejdzie pierwszy? I aktualnie tego nie wiemy. Wydaje się, że Sylas zejdzie pierwszy, ponieważ w tym momencie Rumble jest dopiero w bazie, a Sylas chyba już wraca na linię? Nie jestem przekonany. Natomiast tak czy inaczej, wydaje się, że Sylas zejdzie pierwszy i który top lane może tepnąć pierwszy. 5 minuta 30 sekunda to jest też bardzo ważny timer, a do niego się zbliżamy, jeżeli chodzi o solo linię. Ponieważ 5 minuta 30 sekunda to timer, w którym solo linie dostają 6 level pod warunkiem, znaczy w tej minucie przychodzi na linię wave, który daje jednej ze stron 6 level. Pod warunkiem, że całość expa do tej pory została zgarnięta. Czyli jeżeli Sylas i Rumble lane'owaliby na siebie jak gdyby nigdy nic, nie padałyby żadne kille, żaden nie musiałby recalować się w taki sposób, że traci golda expa i tak dalej, znaczy expa w tym wypadku, i tak dalej, to jeżeli po prostu linia sobie trwa w najlepszej i wszyscy, obaj gracze dostają całość expa, to w 5.30 przychodzi wave, który jednemu z nich da 6 level. To jest bardzo ważny timer chociażby dla junglera, żeby znaleźć się wtedy w topie bardzo często. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli nasz top ma priorytet, na przykład cały czas, załóżmy, że ta Irelia by cały czas zapuszowywała Neko. Nie wiem jakim cudem, ale załóżmy, że tak by było. No w tym momencie bardzo ważnym jest od strony Rek'Sai, żeby już w tym momencie iść i szykować dive'a. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli oczywiście zakładamy scenariusz hipotetyczny, gdzie Irelia nie zginęła i Neko nie zabiła i tak dalej, czyli po prostu sobie lane'ują i Irelia jest w stanie ją zapuszować, to jeżeli w tym momencie przychodzi wave, który powinien dać im 6 level. Oczywiście Irelia ma 4, bo jest bardzo do tyłu i tak dalej, natomiast hipotetycznie, jeżeli to wiemy, to Irelia przepuszowując tego wave'a dostanie 6, a Neko nadal będzie miała 5 i w tym momencie jest to bardzo łatwy dive. Oczywiście Lee Sin może to skontrować, jeżeli to wie, albo może pójść na bota i coś zrobić z tym na bocie i tak dalej, natomiast ważne jest, żeby pamiętać, że jeżeli nic się nie dzieje do tego timera, no to w 5.30 przychodzi wave, który jednej ze stron, tej, która weźmie go wcześniej, da 6 level, a jak następna weźmie go, no to też dostanie 6 z opóźnieniem. Co jest też ważne, że jeżeli jesteśmy na tyle dobrym graczem, żeby patrzeć dosłownie raz na 3 sekundy na minimapę i wyczytywać z niej dużo informacji, a to jest jak najbardziej możliwe, dużo graczy to robi, to w tym momencie my nawet na midzie, kiedy gramy bota, nawet możemy wiedzieć, jeżeli bardzo dobrze czytamy informacje, ile wave'ów stracił nasz midlaner i przeciwny midlaner, bo po prostu widzimy to, które wave'y się rozbijają i kto ich nie dostaje. W wyniku czego możemy jakby widzieć, że w 5.30 załóżmy, że do tego timera nie padały żadne kille, ale Sylas został ograny na jednego wave'a i stracił z niego expa. No to wiemy, że w tym momencie ten wave mu nie da 6 levela, da to następny, który przyjdzie gdzieś tam po 6 minucie i tak dalej, i tak dalej. Możemy to wiedzieć, oczywiście to są rzeczy, to są dokładne timery, natomiast jeżeli chcemy być naprawdę dobrymi graczami, to są one ważne. Wszystko to, co mówię, jest całkowicie hipotetyczne, dlatego że Irelia jest absolutnie do tyłu i w tym momencie ona ma 4. Neko prawdopodobnie dostanie 6 przy tym wave'ie. Już za niedługo, no i Irelia jest bardzo do tyłu, tutaj w tym wypadku to nie ma zastosowania, ale ważne jest, żeby tego typu timery znać. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na przykład nie wiedział, że pierwszy minion z drugiego wave'a nie daje drugi level, tak? I tak samo nie wyobrażam sobie, że ktoś nie wiedział, że w 5.30 przychodzi wave, który daje 6 level. Jest to nieakceptowalne, jeżeli ktoś chce być dobrym graczem. Więc w tej sytuacji
Tak jak powiedziałem, wracając, uzupełniając, Lee Sin będzie kierował się w stronę bota, to znaczy on prawdopodobnie zdekalował, idzie w bota, tak bym spekulował, ale tak czy inaczej pójdzie w bota, ponieważ tu ma kampy i Rek'Sai też idzie w bota, ponieważ tutaj ma zrespione kampy. A linia idzie w tą stronę, w wyniku czego naturalnie, jeżeli linia idzie w tą stronę, to Lee Sin będzie miał łatwiejszą okazję do ganka, bo Rek'Sai może tylko od linii albo musi jakoś tutaj omijać wardy. W tym momencie jest to bardzo kluczowy moment, dlatego że tak jak powiedziałem, pytania, które się pojawiają, to który midlaner zejdzie pierwszy, jeżeli będzie akcja na bocie i który top laner może potencjalnie teleportnąć. Problem polega na tym, że cooldowny tych summoner spelli są zbugowane i nie wiemy dokładnie, czy oni mają te teleporty. Wydaje mi się, że rzeczywiście ich nie mają, ale czasami bywają zbugowane cooldowny i nie możemy nic z tym zrobić na tych replayach. Natomiast prawdopodobnie nie mają. Przyznam się, że tak dokładnie patrzyłem w majestatyczne klikanie Teddy'ego, że aż nie zwróciłem uwagi, którzy top lanerzy tapowali. Więc... znaczy Irelia na pewno typowała, bo tyle razy umiera, że musi typować, bo wave jest pod wieżą, więc jakby to jest to oczywiste. Dobra, tak czy inaczej, w tym momencie Nautilus się wbił, nie boi się, ponieważ ma on za sobą dużo minionów. Dlaczego w ogóle Ezreal podchodzi do wave'a, który idzie do niego? Znaczy wave idzie w jego stronę, więc Ezreal mógłby teoretycznie, czasami używam takiego sformułowania w innych moich analizach, mógłby tańczyć i czekać, aż wave grzecznie do niego przyjdzie. I rzeczywiście mogłoby tak być, na niższym poziomie jest to bezpieczniejsze zagranie, ale prawda jest taka, że w tym momencie Teddy biłby to na tyle wolno, że jeszcze następny wave by przyszedł, nastakowaliby niesamowicie dużo i w tym momencie podprowadziliby to i zrecalowaliby, a Ezreal nie ma teleporta, więc po prostu dałby im to lepszy recall, jeżeli pozwoliłby im nastakować i podprowadzić wave'a. Jeżeli w takiej sytuacji odpowiedzi na to, który midlaner i toplaner może przyjść szybciej, brzmiałyby mój, w sensie z perspektywy Teddy'ego mój, no to w tym momencie też z tak dużym wave'em dive na bocie, jeżeli by wyszedł, nie musiałby, nie trzeba było nawet ich zabijać, może to byłoby jeden za jeden, w sensie nie, że ich po prostu zabić do zera, może nawet jakbyśmy ich zdajwowali, w sensie Ezreala i Yumi i padli, zrobili jeden za jeden, dwa za dwa, to jeżeli tak dużego wave'a podprowadzimy pod bota i on się rozbije, to i tak jest super worth, no bo nie ma TP'ka, nie może zgarnąć golda expa z tego. Nawet jeżeli nie zabijemy nikogo, tylko po prostu sprawimy, że Ezreal będzie musiał iść i się recalować, kiedy tak duży wave podprowadzimy. W ogóle dive z takim wave'em jest bardzo łatwy, bo jak Ezreal uderzy, to mimo wszystko creepy go będą agrować i tak dalej, więc po prostu Ezreal... Zazwyczaj, kiedy wave idzie do ciebie, to nie podchodzisz do niego głupio, żeby go bić, kiedy jakby boisz się na przykład wbity od Nautilusa, natomiast w tym wypadku Ezreal musi podchodzić i musi odchudzić tego wave'a, skracać go trochę, czyścić trochę tych minionów, właśnie po to, żeby nie narażać się na dive'a. Akurat w tej grze raczej mu on nie grozi przy takim ustawieniu mapy i takim ustawieniu mida i topa, natomiast chociażby grozi mu właśnie to, że będzie on sforsowany do gorszego recalla w postaci tego, że nastakowane wave'y podejdą i odbiją się, w momencie KS'a po prostu sobie zrecalluje. Problem polega na tym, że jeżeli on będzie odchudzał te miniony i odchudzi ich zbyt dużo, a Nautilus i Kai'Sa pozwolą temu podejść, to są w stanie to sfrizować, a Rek'Sai idzie w bocek. I wtedy sytuacja z tego, że Lee Sin będzie miał dobry gank, ponieważ linia idzie w tą stronę, całkowicie się zmienia, ponieważ linia będzie stać tutaj, a Ezreal będzie musiał podejść, ponieważ większa ilość milionów zabija mniejszą i w tym momencie Rek'Sai ma łatwego ganka, a Lee Sin nie za bardzo ma co zrobić poza pójściem od linii i z countergankowaniem, ale 3 na 3 prawdopodobnie Rek'Sai, która jest do przodu, i Nautilus i Kai'Sa są w stanie ich wysadzić. Nie jestem przekonany dokładnie, jak bardzo silna jest Yumi w tym etapie gry i ile jest nie zrobić. Wydaje mi się, że ta postać nie jest najlepsza, albo trzeba zbudować pod nią team comp, żeby ona działała. Dobra. To myślę, że to jest ważne. To, co powiedziałem. Na pewno pomijam trochę rzeczy, natomiast mówię, no, zmęczenie robi swoje, może wyrażam się też nieskładnie. Okej, okay, i w tym momencie, wiedząc, że obaj żanglerzy są kierują się w stronę botside'u, albo wręcz już są na botside'zie, musimy się zastanowić, co chce Ezreal. I co chce Kai'Sa. Z punktu widzenia Kai'Sy i Nautilusa chcemy po prostu to dopuszować i chcemy podprowadzić to pod towera, w wyniku czego to się odbija, w wyniku czego jesteśmy bezpieczni, ponieważ nie musimy podchodzić. Ewentualnie możemy zrecalować, ewentualnie możemy po prostu poczekać i przedłużyć tego pusha, jeżeli junglerzy nie zaingerują, albo po prostu grać dalej laning phase, kiedy linia się zresetuje i spotka na środku. To jest jedna opcja. Dobra, zastanówmy się, co w tym momencie chce zrobić Ezreal. Biorąc pod uwagę, że linia idzie w tą stronę, a obaj junglerzy przesuwają się w stronę bota, to, tak jak powiedziałem wcześniej, kluczowym pytaniem jest
Dobra, zastanówmy się, co chce zrobić Ezreal. Linia idzie w tą stronę. Dżunglerzy przesuwają się w stronę bota. Ale to mid ma priorytet, jeżeli chodzi o drużynę Ezreala. Sylas zejdzie potencjalnie pierwszy. Więc w tym momencie Kai'Sa i Nautilus są zagrożeni. Co prawda mają oni dostępne flesze, ale linia idzie w tą stronę. I teraz Ezreal będzie chciał prawdopodobnie przytrzymać ją w tym miejscu, tak żeby Lee Sin i Sylas mogli zgankować wysuniętą Kai'Sę i Nautilusa. Co prawda będzie tam też się poruszać Rek'Sai, natomiast Rek'Sai jakby nie może wejść od tej strony tak bezpiecznie, ponieważ idzie tam tędy Sylas i Lee Sin, więc musi wejść od linii. Tak jak spekulowałem, to tutaj będzie Pinkward, znaczy jest Pinkward, ponieważ tak naprawdę nie ma lepszego spota na Pinkwarda w tym etapie gry. Nautilus nie jest w stanie zroamować na rzekę, na Pixel Busha, żeby to postawić. Nie ma opcji Deep Warda w przeciwnej dżungli, a w Tribuszu po prostu oni by to rozwalili. W wyniku czego jest to jedyny dostępny Pinkward, więc nie jest to jakieś przewidywanie przyszłości, jest to po prostu logiczne następstwo. Więc zwłaszcza, że jakby wiemy, że jedyną opcją, żeby Rek'Sai zgankował w najbliższym czasie jest właśnie wejście, jest właśnie... Czemu to się nie włącza? Jest wejście od linii. Co chce zrobić Ezreal? Ezreal chce zatrzymać tą linię tutaj w taki sposób, żeby mieć Freeza, albo przynajmniej chwilowego Freeza. Oczywiście nie chce aż tylu minionów, po aż takiej nadwyżki minionów, więc będzie chciał to odchudzać, skrócić tam z 2-3 miniony i trzymać linię mniej więcej tutaj w taki sposób, żeby Kai'Sa i Nautilus musieli podejść w wyniku tego, że większa ilość minionów zabija mniejszą, więc oni muszą tu podejść i przełamać Freeza, doprowadzając to i odbijając, albo doprowadzając to i żeby nastąpił reset, albo doprowadzając to, żeby mogli zrecalować. Niezależnie od tego będą musieli podejść do tego, w wyniku czego Lee Sin i prawdopodobnie Sylas, który będzie schodził w bota, będą mieli łatwy kąsek. Będą mieli z Kai'Sy i Nautilusa łatwy kąsek, ewentualnie z ich fleszy i później mogą albo tu wrócić, albo ułatwią sprawę Ezrealowi i Yumi i tak dalej, albo ewentualnie sforsują, albo ewentualnie dadzą Ezrealowi i Yumi lepszy recall, jeżeli nawet nic specjalnego nie wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. W wyniku czego wiemy, co będzie chciał zrobić Ezreal. I zobaczmy, czy to też robi. Prawdopodobnie usuwa on ciuchcie, usuwa on dwa tylnie miniony. I przestaje usuwać. Nie bije dalej. Ok. Nie udało się przełamać Freeza. I w tym momencie oczywiście oni teoretycznie, jeżeli nie podchodzą, no to tak jak mówiłem, tracą Golda Expa. W wyniku czego teraz idzie tu Lee Sin, schodzi tu Sylas, natomiast oni wiedząc to, widząc co się dzieje, po prostu cofają, godząc się na pewną stratę. Jest tak najbardziej dobre zagranie, nie ma innej opcji. Jest to śmierć albo palenie fleszy. Jeżeli by podeszli. Lee Sin zajął szybszą pozycję na rzece niż Rek'Sai, co można było się tego spodziewać. W tym momencie linia idzie już w ich stronę, więc jakby nie muszą podchodzić, natomiast... Natomiast, znaczy tak naprawdę są dwie opcje. Znaczy w tym momencie jest tylko jedna, ponieważ Rek'Sai podbiła tutaj, więc pozwalamy temu podejść, tak? Te miniony, jest ich więcej, więc idą w tą stronę. I w tym momencie Ezreal i Yumi muszą podejść, znaczy w tym sensie, oczywiście nie muszą, tak samo jak teraz Kai'Sa i Nautilus, nie musieli podejść w dosłownym sensie, że nic ich nie zmuszało, natomiast jakby no nie podchodząc godzą się na utratę Golda Expa, więc jest duża szansa, że podejdą, a przynajmniej jeżeli nie podchodzą, to cały czas tracą. No więc jeżeli podchodzą, no to z racji tego, że wave idzie w tą stronę, jest to łatwy gank dla Rek'Sai od linii i widzimy też tutaj Rambla, który zajął pozycję na rzece, a Sylas jest na midzie, w wyniku czego jest to 4v3 chwilowo, ponieważ nawet jak Lee Sin wyskoczy, no to jest to 4v3. Ezreal wiedząc to i wiedząc, że tutaj jest Pinkward i wiedząc, że jedyną opcją na gank Rek'Sai jest wejście od linii, prawdopodobnie nie pozwoli sobie tego zrobić. No po prostu zdziwiłbym się, gdyby to wyszło, natomiast prawda jest taka, że Rek'Sai w tym momencie nie ma nic do roboty, tak? Jej kampy nie stoją. Nie może iść do przeciwnej dżungli. Nie ma czego szukać na midzie i nie ma czego szukać na topie. Rek'Sai dosłownie nie ma gdzie być, w wyniku czego nie ma dosłownie żadnego miejsca, w którym chciałaby się teraz znaleźć, więc jakby stanie tutaj nie jest złą decyzją ze strony Rek'Sai, nawet jeżeli to ma 15% szansy, że wyjdzie. Ponieważ ma do wyboru stać tutaj, co ma 15% szansy, że wyjdzie, albo robić totalnie nic, ponieważ nie ma nic do roboty na mapie. Więc nie jest to zła decyzja. Minus tego jest taki, że jakby szeruje ona expa, jeżeli te miniony giną, no to ona oczywiście stoi tutaj, więc na przykład z tego expa by nie szerowała, ale jakby stała tutaj, no to już wtedy szerowałaby, bo zasięg expa to jest, nie wiem, no trudno powiedzieć dokładnie, ale jest dość duży, więc problem jest taki, że szeruje expa i w tym momencie obniża to
Nautilusowi i Kajsie Expa. No jest to nie aż tak skazane, natomiast jest to i tak lepsze, niż gdyby nie robiła nic. Natomiast mówię, Ezreal doskonale wie, że jedyną szansą jest gang od linii i doskonale widzi, co się dzieje i wie, że to jest Pink Ward i że to jest setupowane, więc jakby no nie sądzę, żeby coś z tego wyszło, ale ostatecznie jest to najlepsza opcja, jaką mogą zrobić. Oczywiście Teddy trochę odchudza tego wave'a, żeby on nie był zbyt duży, bo to też jest problematyczne. Do momentu, w którym linia idzie w tą stronę, to jeżeli możemy skrócić na przykład 3 miniony i ona dalej będzie iść szybko w tą stronę, to jest to dobre, ponieważ te miniony są po prostu problematyczne, przeszkadzają, sprawiają, że przeciwnik ma większą tarczę, tak w cudzysłowie mówiąc, posługuje się nimi jako tarczą, biją więcej obrażeń, jeżeli chcemy się wbić, blokują różne, nie tylko spele, ale też blokują jakby movement, no bo często jest tak, że postać jakoś tam naokoło ślaczki robi, nie wiem, coś takiego robi dookoła minionów, bo się blokuje na tych minionach, więc jakby jest to problematyczne, więc w momencie, w którym linia idzie i pomimo odchudzenia kilku minionów dalej będzie szła, to jakby często chcemy to robić. Dlatego też jakby, że Ezreal, jeżeli by podprowadził zbyt dużo, to miałby też lepszy recall, ale nie mógł podprowadzić, no bo oczywiście jest presja Drexa i tak dalej, więc no, to jest inna sprawa. No i Ezreal skapnął się, że jest tutaj Rexa i nic zresztą dziwnego. W tym momencie prawdopodobnie będą chcieli przepuszować tą linię i zrecallować. To znaczy z punktu widzenia KS i Nautiluso, Ezreal nie wie, że Rexa tu już nie ma, więc dalej musi się bać w jakiś sposób. W wyniku czego nie może tak po prostu sobie bić. Zresztą teraz i tak raczej by nie mógł, bo ma mało many i oni są w stanie ich wysadzić z takiej pozycji. Dlaczego on bije to wolno? Dlaczego on bije to wolno? Po pierwsze dlatego, że wtedy Ezreal... Znaczy, po pierwsze dlatego, że w tym momencie Nautilus, Ezreal musi jakby podejść, żeby cokolwiek tutaj zrobić, czy to chcieć się tradeować, czy skracać wave'a, czy dobić miniona, więc Nautilus ma potencjalną okazję do wbity. To jest pierwsza opcja. Druga sprawa jest taka, że kiedy przyjdzie następny wave i te dwa się nastakują, to podprowadzając dwa wave'y dajemy sobie lepszy recall. A prawdopodobnie mamy otajmowane, że on nie ma jeszcze teleporta. Znaczy na 100% Teddy ma otajmowany ten teleport, ponieważ no, nie sądzę, żeby gracz na tym poziomie nie tajmował kluczowych speli przeciwnika i nie grał dookoła nich. To jest po prostu niewyobrażalne. Więc bicie tego wolno jest jak najbardziej zrozumiałe. Dzięki temu też creepy giną o creepy, więc odrobinkę golda traci Ezreal. Natomiast najważniejsza jest raczej pozycja linii i nastakowanie jej, niż rozbicie powiedzmy 20 golda przeciwnikowi. To już w tym etapie gry nie jest coś, co jest naszym priorytetem. I w tym miejscu prawdopodobnie jest to po prostu recall, dlatego że Nautilus, tak jak mówiłem na samym początku, nie jest zbyt użyteczny pod wieżą. I jest to recall. Te replaye się tak zacinają, to jest tak okropne. Cały czas muszę robić cięcia i odświeżać replay. Już to chyba z 2 godziny robię, dobra. Może spróbujmy przyspieszyć. Naprawdę, replaye z Korei mają spory problem. Jeżeli ktoś wie, jak naprawić te zacinki, to może mi napisać inaczej niż, nie wiem, zrestartuj komputer czy inne tego typu rzeczy. Jak ktoś ma jakąś poradę, naprawdę sam to rozwiązał, to byłbym wdzięczny, żeby mi to napisał. Dobra, tak czy inaczej, recall Nautilusa został przerwany. Nie jest to... Jest to dosyć słabe, ponieważ ma on mało many i chciałby on kupić itemy. Natomiast najważniejsze jest tak naprawdę, żeby Kajsa recallowała. Nautilus jako tako sobie poradzi. Co jest bardzo ważne, to, że w tym momencie równe creepy spotkały się bliżej tej strony mapy, w związku z czym następny wave przychodzi i slowpuszuje to. W wyniku tego Teddy ma w tym momencie opcję albo sfrizować, albo zacząć znowu puszować. I w tym wypadku prawdopodobnie będzie on dalej puszował. Choć może przez chwilę to przytrzymać i rozbić expa. No zobaczymy, jest to dyskusyjne. Lee Sin będzie się poruszał w topside bardziej, więc jakby nie musi bać się on puszować. Nie, jednak przedłuża push. Prawdopodobnie chce też dać recall Nautilusowi, który go nie miał, plemniczek. Też tanky supporty co prawda dokładają się do pusha słabiej niż tam supporty, które mają range spele albo jakieś AOE damage. Tanky supporty często się dokładają słabiej, ale jeżeli nastakują sobie staki na Relic Shieldzie, no to dając plemniki swojemu koledze przyspieszają pusha, to jest też bardzo cenne. I z racji tego, że są tanky, to mogą po pewnym etapie gry wejść po prostu w wave'a
jako tako to wytrzymać, więc jeżeli na przykład wiecie, że z punktu widzenia supporta akurat mówię, albo jeżeli gracie duo na przykład z punktu widzenia AD Carry, jeżeli wiecie, że w przeciągu na przykład 40 sekund będziecie chcieli przepuszować wave'a z ciuchcią i się zrecalować i chcecie przepuszować to jak najszybciej, to nie używajcie plemników. Zostawcie sobie, nastakujcie sobie na Relic Shieldzie 3 plemniki i w tym momencie będzie wam to prostsze do wykonania. Ważne jest, żeby myśleć też o takich rzeczach w takich aspektach. Okej, okay, wave wraca. Nic tutaj szczególnego się tak naprawdę nie dzieje. Może przewińmy przez chwilę. Znaczy, w sensie przyspieszmy. Zwłaszcza, że zaraz znowu się replay zatnie i będę 3 godziny tu siedział. I teraz Teddy decyduje się bić to powoli. Dlaczego bije to powoli? Z tych powodów, z których tak naprawdę wcześniej bił powoli, chyba z tego co pamiętam. Nautilus dzięki temu ma lepszą pozycję, jeżeli Ezreal podejdzie, żeby coś zrobić, no to w tym momencie Nautilus może się wbić. Rek'Sai, która potencjalnie chciałaby coś zrobić, ma lepszą pozycję. No i też przychodzi następny wave, ewentualnie można go nastakować, aczkolwiek raczej w tym wypadku nie jest to tym celem. Chodzi o to, żeby linia była gdzieś w tym miejscu, po to, żeby Rek'Sai i Nautilus mieli lepszą pozycję. Raczej na stakowanie tutaj nie chodzi, bo gdyby chodziło o nastakowanie, to prawdopodobnie Teddy usunąłby dwa tylnie creepy. Jeżeli chcemy nastakować wave'a, no to usuwamy dwa tylnie creepy i wtedy te przednie creepy tankują te minionki, zanim przyjdzie następny wave. Usuwamy tylnie creepy po to, żeby one nie zrobiły damage'a w nasze creepy zbyt dużo, a zostawiamy przednie, ponieważ one nie robią dużo obrażeń i przytrzymują, przychodzi następny wave, wtedy czyścimy sobie powoli, dobijając wszystkie inne i dwa wave'y idą. Oczywiście troszkę z tego zginie, ale ostatecznie to jest tak z półtora wave'a, tam nie wiem, coś koło tego, nie? Więc w ten sposób to robi. Więc jakby, jeżeli Teddy miałby w tym miejscu intencję, żeby nastakować dwa wave'y, to prawdopodobnie usunąłby dwa tylnie creepy. No tylko wtedy Ezreal i Yumi nie mieliby takiej presji, żeby podchodzić tutaj znowu, dlatego że ostatecznie linia zaczęłaby iść do nich i już by widzieli, znaczy ta linia już teraz idzie do nich, ponieważ Teddy zabija je trochę szybciej niż naturalnie by te miniony padały w wyniku tego, że last hituje, plus wave przyjdzie z tej strony szybciej, kiedy ten będzie jeszcze tutaj, więc to pójdzie w ich stronę, więc i tak linia idzie w ich stronę, ale na tyle wolno, że Ezreal traci golda, jeżeli nie podchodzi, bo creepy rozbijają się o creepy. Natomiast jeżeli Teddy usunąłby te dwa tylnie creepy, to już w tym momencie szłoby to na tyle szybko do niego, że i na tyle mało by stracił, że mógłby tańczyć pod wieżą. Oczywiście to wciąż sprawiałoby, że oni mieliby recall, zwłaszcza Nautilus, któremu został on przerwany i tak dalej. No ale ostatecznie jest to gorsza opcja niż po prostu bić sobie to powoli, nie stakować co prawda aż tak soczystych wave'ów, ale dać w tym momencie Nautilusowi i Rek'Sai lepszą pozycję i dać Ezrealowi dodatkowy powód, żeby musiał jako tako podchodzić. I dzięki temu Nautilus będzie mógł to zolinować. Nie trafił. Ma też ulta, być może pokusi się o ulta przy następnym Q. I Ezreal wrzucił na tyle dużo damage'a w tego wave'a, że to i tak... Rzucił w wave'a, żeby nastakować pasywkę. Coś, co jest bardzo ważne w tym miejscu. Ezreal został, w sensie Teddy chodził w taki sposób i w taki sposób tradeował, że Ezreal wrzucił dość sporo damage'a w tego wave'a, w wyniku czego to dalej stałoby tu przez jeszcze jakiś czas. Chociaż nie, idzie ciuchcia, więc i tak by z tego pusznęło. Okej, cofam, idzie ciuchcia. Nieważne, ciuchcia dorzuciłaby tyle obrażeń, że i tak to poszłoby w jego stronę. I w tym momencie Ezreal nie musi podchodzić. Mimo to, z jakiegoś powodu, nieznanego światu, rzuca ulti wave'a. Co może wskazywać, że tu jest Lee Sin, choć oczywiście... jakby rzucał ulti w tego wave'a. I co się w tym momencie dzieje, kiedy on rzucił ulti w tego wave'a? Jeżeli żadna ze stron w najbliższym czasie nie zaingeruje w wave'a, w sensie nie biłaby wave'a, to on idzie znowu w tą stronę, więc Ezreal zmusza się, żeby podejść. Oczywiście on rzucił tego ulta w wave'a po to, żeby nastakować pasywkę, żeby móc wejść w Nautilusa, natomiast wydaje mi się, że to jest o tyle słabe, że jeżeli po prostu poleciałby teraz disengage, to Nautilus mógłby dalej stać w tym krzaku i go zonować, a on musiałby podchodzić, ponieważ te creepy są tak obite, że te creepy zabiłyby te creepy i linia szłaby tutaj, albo mieliby opcję freeza. Przez to, że to on to obił, więc takie zagranie ma sens tylko z punktu widzenia, jeżeli byłby tu Lee Sin. Natomiast Nautilus nie disengage'uje i nie wykorzystuje tego. Zamiast tego wbija się dość na YOLO. Co by nie mówić, wychodzi to na plus.
Natomiast było to dosyć niestabilne zagranie. Mógłby to po prostu zdisengage'ować i wykorzystać to minionami. Znaczy wykorzystać sytuację w minionach. Nigdy więcej replayów z Korei. Znaczy no, będą, bo... Ale będą chyba z YouTube'a wzięte, bo po prostu to się strasznie zacina. Nie wiem czemu, jeszcze tydzień temu oglądałem chyba z 30 replayów z Korei sobie zrobiłem sesję i nic się nie zacinało, a teraz się zacina. A przecież nie ma żadnych dobrych graczy poza Koreą praktycznie, żeby wam pokazywać i tłumaczyć. Co mam wam NA oglądać? Przecież mam jeszcze rozum i godność człowieka. No już co, polską scenę? To na 1 kwietnia. Więc no, sorry. Nie wiadomo co się dzieje. Dobra, tak czy inaczej. W tym momencie dopuszowujemy to i recalujemy z dwóch powodów. Po pierwsze mamy timer na TPS Reala. Wiemy, że ono już będzie, w wyniku czego chcemy koniecznie mieć dobry recall, żeby on nie wykorzystał przewagi TP. A po drugie wiemy, że potencjalnie Lee Sin może biec w botside. Dobra, przewijmy to, bo tu się nic specjalnego dziać nie będzie. To jest po prostu recall i powrót. Odrobinkę Golda i Expa stracą, ale to już nie jest aż tak ważne w tym etapie gry przy 6 levelu. Jest to dużo ważniejsze niż jakby próbowali na siłę forsować jeszcze lepszy recall. Lepiej wziąć taki, a nie próbować forsować czegoś lepszego, bo może wyjść o wiele gorzej. I teraz oczywiście ich celem jest jak najszybsze przepuszczanie linii, z uwagi na to, że chcą priorytet pod to, żeby zajść w Rek'Sai. Wiedzą, że Ezreal będzie tepował, wiedzą, że przeciwny bot ten zrecallował i że Ezreal może będzie musiał tepować, jeżeli dopuszują, a nawet jeżeli nie, to po prostu potrzebują priorytetu, żeby pomagać Rek'Sai potencjalnie. I tu dzieje się coś, co jest chwila, bo na tej szybkości nie ogarnąłem, co się w ogóle stało. Leci teleport. Gdzie jest ten teleport? Nie, to jeszcze nie tutaj, bo ja coś... Dobra, to jest w ogóle przed recallem. Na co ja w ogóle patrzę? Za dużo przewinąłem. Dobra, i w tym momencie puszują to, żeby mieć priorytet i z racji tego, że przeciwnik się zrecallował, niszczą pinki, inwestują czas w plate'a i w tym momencie leci teleport na ich plecy. To jest o tyle wartościowe, że w tym momencie linia idzie do Ireli. Za każdym razem, kiedy leci taki teleport, jeżeli jesteście naprawdę dobrym graczem, który ma dobry map awareness, to musicie wiedzieć kilka rzeczy. Po pierwsze, czy wasz top laner może stepować też. Replay pokazuje, że ona nie ma TP, zaraz się dowiemy. Tak czy inaczej, w tym momencie Irelia ma wybór. Dzięki tym creepom może sfrizować linię tutaj i zanim Neko wróci na linię, może potencjalnie nawet 3 wave jej rozbić. Więc stabilnie jest w stanie o te miniony, wykorzystując tą ciuście, która tu została, sfrizować to i rozbić tu 3 wave. I to jest stabilne zagranie. Albo jeżeli ma teleport, może tepnąć. No i w tym momencie na Korei spodziewam się, że tepną. Zwłaszcza, że ten teleport może być tutaj, a to jest bardzo dobra pozycja, bo wtedy Nautilus i Kai'Sa trzymają się razem tutaj i są w stanie kogoś wyłapać. Ciężko jest w nich wejść, zwłaszcza kiedy to jest Neko, Ezreal i Yumi. Co prawda będzie tam też Lee Sin, ale Rek'Sai też tam biegnie, więc będzie niezłe zamieszanie. Druga rzecz poza sytuacją na topie jest sytuacja na midzie. Kto zajdzie pierwszy? I odpowiedź brzmi Rumble. W wyniku tego Irelia ma dodatkowy powód, żeby spróbować tepnąć. Zwłaszcza, że na Korei prawie zawsze w takiej sytuacji typują i oddają jednak te wave'y. Natomiast no nie ukrywam, że jest to bardzo bolesne. Jeżeli byłbym tą Irelią, to chyba bym płakał tepując. Jeżeli bym chciał tepnąć, to płakałbym, że nie mogę rozbić tu wave'a. Ponieważ jeżeli rozbiłbym tu 3 wave'y, to wystarczy, że ci by się wycofali i nie zginęli, a tutaj by przeciwnik stracił stabilnie 2 kille. Ale nie tylko by je stracił, w tym sensie, że ja bym mu rozbił to, ale też ja bym dostał jakby, no bo ja też dobijam i nadrabiam przewagę. Prawda jest jednak taka, że kiedy teleport leci w to miejsce, to oni są martwi, jeżeli ona nie tepnie. Wydaje mi się, że ona ma TP z tego, co patrzyłem po minimapie i to jest błąd replaya, ale zaraz się dowiemy. Tak, i rzeczywiście ten teleport leci. Mówię, ja bym płakał tepując. Okej. Dobra, zwróćmy sobie uwagę, co w tym teamfightie zrobił Tevi.
Ponieważ obawiam się, że jest to tak dobry gracz, że pomimo tego typu sytuacji cały czas był on bezpieczny i miał wszystko pod kontrolą. Zobaczcie. Leci sobie teleport. W tym momencie Teddy może ją bić, ponieważ jeżeli oni wejdą w niego, to oni wejdą w nich i wygrają. Plus ma on tam dostępne jeszcze ulti, więc jakby po prostu by uderzył kogoś i odskoczył tutaj w bok z ulta. Więc w tym miejscu jest bezpieczny i może ją bić. Bije ją też Wave, potencjalnie Nautilus może ją złapać, Irelia i tak dalej, więc jakby nie musi się bać. Jeżeli ona będzie chciała w nią wejść, w sensie Neko będzie chciała wejść w Kai'Sa, to on pójdzie sobie tutaj i będzie się trzymał tego. Ma tutaj przewagę wizji, wie, że przeciwnik nie ma tutaj wizji, znaczy może to wiedzieć, może zakładać, że przeciwnik nie ma tutaj wizji i w tym momencie oni, trzymając się razem, jakby są w stanie bić jeden cel i go wysadzić, więc on w tym momencie jest całkowicie bezpieczny, co jest bardzo cenne. Przesuwa się w tą stronę i teraz, w tym momencie, jakby widać, że Neko nie jest w stanie nic zrobić. Jeżeli pójdzie w nich, to tak jak mówię, Wave, trzy osoby. Z tej strony nikt w nich nie skoczy, ponieważ ten. Więc jest to pozycja, w której on cały czas wszystko ma pod kontrolą. I w tym momencie wchodzi on w Neko z ulta. Prawdopodobnie mógł troszkę dalej tego ulta rzucić, ale to są drobnostki. Tak czy inaczej jest nadal całkowicie bezpieczny. I teraz zobaczcie jedną bardzo ważną rzecz, którą można wyłapać podczas tej walki, z tego co widzicie. Był w stanie, pomimo tego zamieszania, idealnie być przygotowanym na kuli Sina i zdodżować je. Jaki sposób jest to w ogóle możliwe? Jest to możliwe dlatego, że jednym z nawyków, jakie adekery powinni mieć, jakie wy możecie do siebie zaimplementować do waszego gameplayu, i nie tylko na adekery, ale na adekery jest to szczególnie ważne, jeżeli chodzi o pozycję i to, żeby przeżywać w teamfightach, jest zadawanie sobie pytania, co przeciwnik może nam zrobić. Konsekwentne zadawanie sobie pytania, co przeciwnik może mi zrobić. Ponieważ jeżeli jesteśmy z góry przygotowani na to, co przeciwnik może zrobić, to będziemy lepiej grać. Więc jakby już w tym momencie, kiedy Lee Sin się pokazał lub kiedy mogliśmy mieć w głowie, że on tu idzie w ogóle tak naprawdę, już w tym momencie musieliśmy mieć w głowie, że on będzie chciał zrobić na nas kika. I teraz, kiedy on się tutaj pokazał i my mamy to w głowie, to my wiemy, że on będzie musiał rzucić Q, żeby to zrobić. Więc my spodziewamy się tego Q, pomimo tego całego zamieszania, my mamy w głowie, że spodziewamy się Q. Jeżeli spodziewamy się Q, to możemy łatwiej zdodżować. Ale co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o dodżowanie, to to, żeby patrzeć na czempiona, a nie na spela. Wielu graczy patrzy na taką sytuację i kiedy widzi, że spel już leci, próbuje go zdodżować, ale wtedy jest za późno, ponieważ spel leci już zbyt szybko. Dodatkowo jest trochę utrudniające to, że średnio gracze mają 50 pingu gdzieś tam na EU, no 8 pingu, a 7-8 pingu, a 50 to jest jednak duża różnica, więc tak czy inaczej. Co jest ważnym nawykiem, bo trochę się zaplątałem, żeby nie patrzeć, jak spell leci i próbować go już wtedy zdodżować. Jeżeli spodziewamy się, że rzuci w nas Q, to patrzmy na jego animację. Jeżeli jego twarz nagle obróci się w tą stronę, to znaczy, że on kliknął gdzieś w tą stronę, więc potencjalnie może zaraz rzucić Q. Jeżeli jakby ręka tego czempiona, w tym wypadku Lee Sina, pójdzie do przodu, to jest jego animacja Q. Widzimy to wcześniej, niż jakbyśmy patrzyli na samo Q. W sensie, jeżeli byśmy próbowali zdodżować Q na podstawie tego, gdy widzimy, jak ono leci, to prawdopodobnie się nie uda. Ale dużo większa szansa jest na zdodżowanie, jeżeli spodziewamy się, co on zrobi i patrzymy na animację czempiona i kiedy on już zaczyna kastować, kiedy jeszcze to Q nie wyleciało, widzimy to wcześniej. To jest ważny nawyk w kontekście wszystkich skillshotów. Prościej jest zobaczyć, że Thresh zamachuje się na hooka, niż zobaczyć, w którą stronę się zamachnął, ponieważ jego twarz jest zwrócona w tą stronę, w którą się zamachnął, w momencie, kiedy kastuje. I prościej jest to zobaczyć, niż poczekać, aż ten hook wyleci, i w milisekundy zobaczyć, w którą stronę on leci i dostosować nasz movement pod to. To rzadziej działa, po prostu mamy mniej czasu na reakcję. Jeżeli patrzymy się na animację spela, a nie na postać ją rzucającą, będziemy słabiej dodżować. Więc polecam wdrożyć sobie taki nawyk, że zadajemy sobie pytanie, czego się musimy bać od strony przeciwników najbardziej i co mogą nam zrobić i spodziewając się tego, patrzymy na czempiony i na ich animację, na ich twarz, to gdzie klikają, jak się poruszają, a nie czekamy, aż spell wyleci i patrzymy, w którą stronę leci. My możemy wiedzieć, zanim spell wyleci, w którą stronę będzie leciał i jak ktoś to rzucił, na podstawie animacji, którą wykonuje champion. To jest bardzo ważny nawyk, ponieważ dzięki temu Teddy robi coś takiego, co zrobił tutaj. Oczywiście nie wiem, co jest jego w głowie, jest też szansa, że zrobił to przypadkowo, no ale ten gość robi to cały czas. I są to nawyki, które robią wszyscy lepsi gracze. Nie da się nauczyć mechanik, ale mogę dać wam kilka wskazówek, jak o nich myśleć i jak je ćwiczyć i
kilka lepszych nawyków zaproponować. I właśnie proponuję jeden z nich. Patrzmy na czempiony i na to, jak wykonują animację speli, a nie na spele, które już lecą. Wtedy zyskujemy milisekundy. To jest tak jak z tym klikaniem, które tłumaczyłem. Lepiej jest klikać bliżej siebie, bo wtedy zyskujemy milisekundy. Mechanicznie ma to znaczenie. Oczywiście tego typu rzeczy, 9 na 10 gier, to będzie tylko tyle. W sensie ta, nie wiem, dodatkowe półtorej sekundy, które, znaczy pół sekundy, które zyskamy, to jest tylko tyle. Ale, znaczy powiedzmy, że to będzie nawet 99 na 100 sytuacji tego typu. Że to będzie, te pół sekundy to jest tylko pół sekundy. Ale jeżeli w jednej na 100 sytuacji to jest aż pół sekundy, a mówiąc to mam na myśli, że to realnie coś zmieni, to po prostu warto to robić, ponieważ nic na tym nie tracisz, a możesz potencjalnie zyskać. Jeżeli w jednej na 100 sytuacji na tym zyskasz, ale w żadnej nie stracisz, to i tak warto to robić. Ponieważ jeżeli masz do wyboru nic nie stracić i nic nie dostać, czyli, znaczy, jeżeli masz do wyboru nic nie stracić i dostać coś mało raz na jakiś czas, jeżeli ja bym ci powiedział, słuchaj, chcesz dostać 10 zł na miesiąc, to nie jest dużo, ale no, jeżeli to jest po prostu oferta, za którą nic nie bierzesz, po prostu się zgadzasz, no to czemu nie, prawda? Super, nie? Każdy chce dostać darmowe 10 zł. Znaczy, no, to raczej nie jest marzenie ludzi, ale ostatecznie chodzi o to, że jest to, jeżeli nic nie tracimy na robieniu czegoś, to nieważne, jak mało byśmy nie zyskiwali na tym, warto to robić. W momencie, w którym nie tracimy. Po prostu coś jest lepsze niż nic. Więc jeżeli nic nie tracimy, a zyskujemy coś, to nieważne, jak duże jest coś, chcemy to robić. To jest koncepcja Zero Plus, o której mówiłem już w kilku filmach. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Myślę, że jest to kluczowy moment, bo jeżeli tutaj by wszyscy poginęli, to gra stałaby się dość trudna. Z racji tego, że to wyszło na korzyść drużyny Tediego. Oczywiście na topie, w tym czasie na topie, gdy Irelia oddała to, no to w tym momencie to podchodzi. I w tym momencie jeszcze Irelia nic nie traci, ale cały ten wave nastakowany zginie od towera. A potem wracając, odbije się to takim slow pushem, że tu zginie wave, tu i Neko nic nie straci praktycznie, a Irelia straciła dużo wave'ów. No ale tak jak mówię, ten teleport był o tyle konieczny, że to wyglądało dokładnie tak, jakby bez niego nie mieli sobie poradzić. Ale mówię, ja bym płakał tapując. Okej, okay. Nie wiem czemu tu Teddy flashnął. Chyba coś od niego w Sylasa leciało. Może bał się Bursta. Już nie wracajmy do tego. Może przyspieszmy lekko, dlatego że tak naprawdę oni w tym momencie będą dopuszowywać. O, i to jest jedna z rzeczy, którą ja mówiłem w moim filmie odnośnie dwóch najpopularniejszych błędów, jakie robią gracze. Bardzo często. Mowa oczywiście o tym, że Ezreal tepnął sobie na mida i dopuszowuje mida zamiast iść na bota. Jednym z popularnych błędów, jakie robią gracze, jest zbytnie przywiązanie do swojej linii. Czują się jakby przykuci do swojej linii i na pałę po prostu, jak tylko się zespią, idą na swoją linię. Zamiast sprawić, że tu się rozbije wave, albo po prostu tu się odpuszuje wave, jeżeli tutaj by tepnął, a Sylas zajmie się botem i w tym momencie dwie linie są zabezpieczone, jeżeli chodzi o Golda Expa w jakimś stopniu, a jeżeli Ezreal szedłby na bota, no to co, on przyjdzie i wtedy na midzie jest zła sytuacja, jakby mid nie jest zabezpieczony, a on nie jest tu potrzebny, bo tu już jest Sylas. Dokładniej tego typu aspekty gry plus tempo, które to daje. Tempo i zarządzanie właśnie liniami, nie bycie przykutym do swojej linii, to jest coś, co omawiałem w filmie. Dwa poważne i popularne makrobłędy, coś takiego. Tam to szczegółowo mówiłem, więc tam odsyłam, zwłaszcza, że robi się już długo, więc może przelećmy już przez tą grę. To jest ważne, żeby rozumieć, jak poruszać się po mapie i nie czuć się przykutym do swojej linii. Na niższym poziomie widzi się często, a ramy na midzie, w sensie w tym sensie mówiąc, że gracze losowo chodzą po mida i próbują losowo walki zrobić. Nikt nie zgarnia expa z sidelane'ów. Jeżeli poprawnie zarządzacie sidelane'ami i poprawnie chodzicie po mapie, jesteście w tym gold i exp efektywni, to z samego tego faktu dostajecie na grę 2-3 tysiące golda więcej niż przeciwnicy. Jeżeli każdy w jednej drużynie to robi, a w drugiej żaden, to może nie paść nikt, znaczy a w drugiej nikt. Jeżeli w jednej drużynie ludzie to robią, a w drugiej tego nie robią, to po prostu ta drużyna z tego faktu wyciąga 7-8 tysięcy golda przewagi. Bez żadnych killi. Tylko tym, że poprawnie chodzą po mapie. Oczywiście mówimy tu o dużej dysproporcji, kiedy naprawdę nikt dosłownie nie wie, co robić w jednej drużynie, a w drugiej wie. No i w tym momencie zazwyczaj, kiedy grają dwie drużyny, w których nikt o tym nie wie, a druga by wiedziała, to znaczy, że gra na siebie, nie wiem, jakaś drużyna złożona z tak niskich dywizji kontra jakieś normalni gracze i wtedy to nawet nie widzimy tego, że ten gold pochodzi
z sidelane'ów w dużej mierze, ponieważ ci ludzie są naturalnie, jeżeli jedna strona to wie, a druga nie wie, to ta, która nie wie, jest naturalnie słabsza, więc ona też ginie na linii, też kile padają, to są stąpy wtedy po prostu. Więc jakby nie jesteśmy w stanie w pełnej krasie zobaczyć, że to z tego źródła rozbijania golda expa i poprawnego chodzenia po mapie i zarządzania sidelane'ami pochodzi ten gold, ponieważ zazwyczaj wtedy zabijają, bo jeżeli jedna strona tego nie wie, a druga wie, to znaczy, że jedna strona jest po prostu na tyle lepsza, że nie musi nie zabijać i posługiwać się tymi taktykami, żeby rozbijać golda, bo jest na tyle lepsza też, że też jest lepsza na linii i jest lepsza w tradeach, walkach i tak dalej, po prostu zabija. Teraz mieli okienko, zwróćcie uwagę, że kiedy Wave odbił się od towara na bocie, nie mieli co robić. Nie mogli zdajwować, nie byli w stanie pułkować pod towarem, więc poszli na mida, poszli w stronę mida, ponieważ mieli okienko. Podprowadzili to na tyle szybko, że następny Wave był bardzo daleko, więc następny też nie przyszedłby szybko, więc wykorzystali to okienko. To jest też ważne z punktu widzenia każdej linii, żeby okienka, w których nie mamy co robić na swojej linii, wykorzystywać na choć minimum presji, bo zero jest, znaczy coś jest zawsze lepsze niż nic i to jest kolejna koncepcja tego typu. Widzimy, że już wygrywają walki, kiedy tylko się wbiją. Prawdopodobnie są w stanie wziąć wieżę przy następnym wave'ie. Napije się. Problem jest taki, że kampy Rek'Sai stoją i ona chciałaby przez nie przelecieć. Aczkolwiek zabezpieczenie tutaj bota jest dość istotne i wzięcie tej wieży jest lepszym pomysłem, zwłaszcza że idzie tu Rumble, więc jest to dive prosty. Lee Sin powinien widzieć, że Rumble znika i od razu się wycofać, oddać tą wieżę, zrekalować i iść na Reda Rek'Sai, jeżeli miałby otajmowanego tego Reda. Okay. I w tym momencie, kiedy weźmiemy wieżę na bocie, to kolejnym złym nawykiem, jaki mają większość graczy, jest właśnie przykucie do linii i zostawanie na bocie. W sensie po prostu pójście znowu na bota. Jeżeli weźmiemy wieżę na bocie, to robimy rotację, czyli dopuszowujemy to tak, żeby przeciwnik był tu przykuty i musiał tu siedzieć, odpuszowywać. I w tym czasie mamy czas, żeby albo przejść się na mida, dopuszować mida, zrobić damage w tower, albo wziąć tower, albo po prostu zrobić presję na przeciwnym midlanerze. I wtedy, jeżeli wave znowu podejdzie pod bota, to ewentualnie wrócić. To jest opcja na solo queue na słabszych dywizjach, gdzie ludzie nie znają słapów. Jeżeli nasz top laner jest na tyle rozgarnięty, że zna słapy, to top laner idzie na bota, czeka aż wave do niego przyjdzie i to trzyma, a my 2 na 1 na topie bierzemy wieżę. Kiedy już weźmiemy dwie wieże tutaj, to możemy iść na mida, ponieważ dopuszujemy to, podopuszujemy bota, przeciwnik musi tam iść, znaczy może tam nie iść i wtedy straci golda expa i to jest spoko, albo może tam iść i wtedy wszyscy inni do przodu w tempo schodzą na mida i biorą mida. Dzięki temu mapa jest otwarta, bo przeciwnik jest zepchnięty do tej pozycji, dzięki temu mamy wizję gdzieś tutaj w tej dżungli, dzięki temu mamy zabezpieczone drake'i, mamy lepszą pozycję na naszorze, mamy więcej wizji od klipów, mamy dłuższy czas zanim się znowu odbije i wróci do nas, mamy dostępność do przeciwnej dżungli, gdzie możemy kogoś wyłapać i tak dalej, w wyniku czego gramy w tempo i snowballujemy mapę. Więc rotacje są bardzo ważne, żeby nie siedzieć na swojej linii, tylko iść gdzieś i być użytecznym. Ponieważ jeżeli będziemy siedzieć na tej linii tutaj, no to po prostu ktoś tu przyjdzie i nas zabije. 3 na 2. I nic z tego nie osiągniemy, bo oczywiście czasami, jeżeli jesteśmy super nafidowani i gramy na low elo, to weźmiemy ten drugi tower, ale w większości przypadków jest to ryzykowne, a ten tower... Wzięcie tego towera jest nawet mniej ważne niż wzięcie tego. Ponieważ to jest tier 2 tower, ale to jest tier 1 i raczej wolimy wziąć wszystkie 3 tier 1, niż wziąć na jednej linii 2 towery, bo to nic nie zmienia, bo ten tower nie otwiera nam mapy w momencie, kiedy ten i ten stoi. I tak nie możemy za bardzo wchodzić w dżunglę przeciwnika. Mamy o wiele mniej otwartą mapę, jeżeli weźmiemy 2 towery na bocie, wolimy wziąć wszystkie tier 1. Wzięcie wszystkich tier 1 jest też o wiele prostsze, jest naturalnym, dobrym, stabilnym zagraniem i jest... Tylus się chyba wbił i zginął. I to zagranie jest po prostu jest stabilne, dobre, daje nam więcej. I tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie ma żadnego powodu, żeby zostawać na bocie, zamiast zrobić rotację. Problem jest taki, że na niższym poziomie spodziewam się, że większość top lanerów nie będzie tego wiedzieć i nie będzie chciało iść na topa trzymać, tak żebyście wzięli bota. Znaczy, tak żebyście to wy wzięli topa 2 na 1 botem, więc... Dlaczego w ogóle na high elo nie idzie się na mida, tylko idzie się na topa? Dlaczego bot robi 2 na 1 na topie? No bo wtedy na topie grają zazwyczaj takie postacie, które nie mają na tyle wave clear, żeby bronić tej wieży. Dodatkowo... Prościej jest zabezpieczyć wizją ten obszar, niż zabezpieczyć wizją mida, tak żeby się nie dać na midzie. Druga sprawa jest taka, że wtedy gramy 2 na 1 i wtedy jest szansa, że albo przeciwny jungler idzie na bota i dajwuje tego topa i bierze bota i wtedy bierzemy mida, albo ściągamy do siebie junglera i wtedy jest 2 na 2 i to jest też korzystne. Natomiast mówię, na midzie przeciwnicy zazwyczaj na midzie mają więcej wave cleara, trudniej jest wziąć tą wieżę, creepy przychodzą szybciej, bo odległość między towerami jest mniejsza niż na topie, tutaj między tym a tym towerem. Z wielu różnych powodów, jeszcze innych, o których nie sposób tutaj wymienić, po prostu
dużo prościej i dużo skuteczniej zdjąć towera na topie, ale to wtedy top laner musi zeswapować się i pójść na bota i bronić. I wtedy zależy od tego, jak przesuwają się też dżunglerzy. No, na competitive jest to skoordynowane, tutaj jest to średnie. Nawet na wyższym poziomie solo queue i tak ludzie tego nie potrafią zbyt dobrze. Tu Nautilus się wbił i umiera. Więc mówię, raczej na solo queue lepszą opcją jest pójście na mida, zrobienie rotacji, bo jeżeli pójdziemy na mida, to nawet jak champion nas odpuszowuje i... nawet jeżeli champion nas odpuszowuje, no to po prostu możemy... i nie weźmiemy tego towera i nic aż tak bardzo nie zrobimy, no to na solo queue raczej tak możemy być bezpieczni na midzie, pomijając jakieś team kompy typu właśnie, gdzie jest Lee Sin, który się w nas wbije, czy jakaś Camille, która ma hard engage, czy jakiś Rengar, czy coś, to pomijając tego typu rzeczy, to możemy być najczęściej bezpieczni, jeżeli gramy poprawnie, pozycjonujemy się poprawnie. Co prawda może nie puszniemy, ale wtedy też możemy z buta iść na bota i przytrzymać wave'a, który tu przyjdzie. I zgarniamy expa z dwóch linii, robimy presję na dwóch liniach. Natomiast jak pójdziemy na topa, no to już top laner musi wiedzieć, co robić i zamienić się z nami. I to tutaj już wymaga to wiedzy kogoś innego. Natomiast byłoby to oczywiście lepsze tak ogólnie. Tutaj Rek'Sai też ginie. Team Teddy'ego trochę intuje. Zwłaszcza, że tutaj Irelia chyba też się wbije. Znaczy to w nią się wbiją, ale przyszła od dupy strony. Jedyne co Teddy może zrobić, to okej, skanceluje ten recall. To znaczy inaczej, on zaczął ten recall, ponieważ jeżeli przeciwnicy szliby midem i chcieli wziąć tego towera, to deathtimery wynoszą tyle, że on nie byłby w stanie na tym HP tego bronić i wtedy by dokończył recall, zresetował się i biegł z bazy, oddając tego towera. Potem oni, biorąc tego towera, straciliby dużo czasu, oni by przerywali im recole, oni zrecallowaliby się gdzieś tutaj, więc drużyna Teddy'ego byłaby ostatecznie do przodu w tempo i nie wyszłoby tak źle. Natomiast w sytuacji, w której Teddy widzi, że oni idą w stronę Drake'a, w sensie, że będą przesuwać się w stronę Drake'a, a widzi to tym, że stoją po tej stronie i przesuwają się w tą stronę i raczej nie będą w stanie wziąć tego towara, to kanceluje ten recall. Dobrym pomysłem jest czasami zacząć recall, jeżeli nie potrzeba, tego skancelujemy. Jeżeli tak nic nie robimy, to po prostu jest to zaoszczędzanie czasu i maksymalizowanie timerów, że tak powiem. Okej, nawet Drake'a nie wzięli, a nie, biorą to. Okej. Myślałem, że jest tu wizja. Okej. Ten Drake nie znaczy jakoś niesamowicie dużo. W tym miejscu Teddy nie zdążył przejść, ale może się na spokojnie wbić. No to nie było aż takie czyste jak te poprzednie jego akcje, ale... ale jak najbardziej okej. Tu już chyba dużo gry nie zostało. Jak widzimy po tym pasku, gra trwa z 25 minut. Wybrałem ją głównie ze względu na ciekawy matchup na bocie. Okej, dopuszowuje i to jest kolejna ważna rzecz, że Teddy poszedł tu, kiedy... zamiast pójść i puszować na pałę mida, to po tej całej walce Teddy wziął reda, ponieważ wiedział, że on stoi. W wyniku czego zabrał Golda Expo przeciwnikom, no i oczywiście sam buff jest bardzo cenny. I teraz, jeżeli on by tu nie poszedł, to te miniony podeszłyby tutaj, rozbiłyby się o wieżę i wracając slow pushem tutaj by ginął wave, tutaj by ginął wave, tu by ginął wave, tu by ginął wave i tak dalej. I trzy wave'y by zginęły zanim by to wróciło. Więc on musi to iść i ręcznie dopuszować, ponieważ jeżeli nie, to traci tutaj killa. To jest kill, to jest równowartość killa, co by tutaj stracił, gdyby tu nie przyszedł. I w ten sposób powinniśmy na to patrzeć. Powinniśmy patrzeć na miniony jako na chodzące, bardzo egoistycznie i materialnie patrzeć powinniśmy na miniony, jeżeli chcemy być dobrym graczem. Powinniśmy na nie patrzeć jak na chodzące źródło Golda i Expa, bo tym właśnie są, nie są małymi słodkimi stworkami. Są chodzącym źródłem Golda i Expa i tak na nie patrzymy. No tu stakuję sobie łezkę, dobra. Co tu się dzieje dalej? Odpuszuję to. Prawdopodobnie zaczekasz, Irelia ustawi wave'a na topie i będzie chciał przesunąć się w stronę topa. Chociaż w tym momencie przeciwnicy biegają po bocie wraz ze swoim smite'em i pozwalają im zacząć robić barona, co jest absolutnie niezrozumiałe. I wygląda na to, że po prostu go zrobią. Okej. Ta gra nie kończy się w zbyt widowiskowym stylu. Konsekwentne dopuszowywanie linii, zabezpieczanie wizji, kradnięcie kampów, totalny standard, mówiłem o tym w wielu filmach, resety, dokupywanie itemów,
Niezbyt użyteczny Drake, który wstaje. Okej. Co jest niesamowicie ważne. Ustawili wave'y w taki sposób, że teraz jeżeli chodzi o bota i topa, nie muszą tam iść, ale najfajniejszą rzeczą byłoby, gdyby udało im się zrobić tak, że w momencie, gdy oni są tu, ten wave idzie w tą stronę i za niedługo podejdzie tu, a kiedy oni są tutaj, to ten wave idzie i będzie tu. To jest idealna sytuacja, ponieważ wtedy przeciwnik musi tam zejść, bo jeżeli nie, to traci golda expa tutaj i tutaj, ktoś musi tam zejść, jeżeli nie zejdzie, to traci golda expa, jeżeli zejdzie, to wtedy bierzecie mida, plus to się odbija, wraca, więc tu giną wave'y, kiedy zrekalujecie, to one będą gdzieś tu, możecie je znowu odpuszować, nie straciliście zbyt wiele i tak dalej, jesteście blisko waszych kampów, możecie od tych kampów iść zrobić wizję gdzieś na barona, ewentualnego Drake'a, ktoś dopuszowuje mida i tak dalej, więc najfajniej jest timować, jeżeli to jest możliwe oczywiście, jeżeli przeciwnik wam na to pozwoli, a na niższym elo często pozwolą, timować linie w taki sposób, żeby naraz puszowały. Bo wtedy przeciwnik nie ma co zrobić. Jeszcze jak masz barona, no to prawie zawsze weźmiesz wtedy inhibitor, jak nie zjebiesz. I w tym momencie przez to, że ta linia jest tutaj, no to jest to opóźnienie, ponieważ gdyby ta linia była tutaj już, no to teraz by tu przyszli i już brali drugą. Tempo byłoby większe, a tak to muszą to dopuszować. I tu chyba będzie jakaś walka, która kończy grę. A przynajmniej na to wygląda. Teddy gra na granicy range'a, wrzuca darmowe autoataki, kiedy może. Okej, okay. To było niesamowicie dobre. Wygrał tym grę. Okej. Okay. Pewnym, tam chyba 5 minut temu, jeżeli chodzi o grę, powiedziałem, że ta gra nie kończy się w sposób zbyt spektakularny przy tym baronie, ale to w zupełności mi wystarcza, żebym był usatysfakcjonowany z niej. Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Tutaj jakaś przepychanka bez niczego tam nadzwyczajnego. Heal, żeby dać mu movement speed. Darmowe autoataki. Stanie w miarę poza range'em. Ten flash trochę nieudany. Okej. Okay. I w tym miejscu przeciwnicy się rozdzielają. Coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście wiemy, że Yuumi nie ma ulta. Natomiast prawda jest taka, okej. Okay. Ezreal ma itemy. Ma 3 itemy i Kai'Sa też ma 3 itemy. Znaczy Kai'Sa ma trochę więcej, ponieważ ma... Po pierwsze trochę droższe, znaczy niekoniecznie droższe itemy, ale ma jeszcze buty i tak dalej. Ma ona 14 level do 12, więc oczywiście ma ona przewagę. Jest Kai'Są na Ezreala, więc jakby to też jest ważne, bo Kai'Sa jest silniejszy od Ezreala. Natomiast mimo wszystko, zobaczcie co zrobi Teddy. Teddy jest w stanie pójść tutaj i zniszczyć tego Ezreala, mimo że ma on Yuumi. Oczywiście ta Yuumi nie ma summonerów, oczywiście ta Yuumi nie ma ulta, ale mimo wszystko... To podpowiada mi, że Yuumi nie jest aż tak dobra, jak ludzie myślą, że może być. Ponieważ ostatecznie ta walka tutaj wyglądała jak jeden na jeden. Yuumi nic nie zrobiła bez ulta. Czy zrobiłaby coś z healem i exhaustem? Można powiedzieć, że oczywiście tak, zrobiłaby więcej, ale każdy inny support miałby robiący summonery miałby więcej, więc to nie jest argument. Bo jakby to nie jest argument dlaczego... Znaczy no ona ma dodatkowy summoner de facto, bo nie musi grać flasha. Ale tak czy inaczej jakby... Nie widzieli, znaczy zobaczcie sobie co tutaj będzie, jak bardzo on ją złonshotuje. Znaczy on jego złonshotuje. W ogóle nie widzieliśmy tutaj tej Yuumi, żeby ona dołożyła cokolwiek, żeby ona zdążyła wyleczyć. To oczywiście jest też dobre oszacowanie damage'a i to, że Teddy doskonale zna limity czempionów, ale... Ta sytuacja, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ona oczywiście nie jest argumentem, że Yuumi jest bezużyteczna, ale... Jakby Teddy miał 2 levele nad nim, to jest oczywiście bardzo dużo, jest lepszym czempionem,
jeżeli chodzi o tego typu wymiany, ale mimo wszystko ta walka nie wyglądała, jeżeli byłby tu inny support, który by nie miał summonerów i nie miał ulta, to ta walka nie wyglądałaby tak. Ona by wyglądała jak jakieś 2 na 2, a tutaj ta walka wyglądała jak 1 na 1, jakby tej Yumi dosłownie nie było. Wydaje mi się, że inne supporty nie mające ulta i summonerów mimo wszystko w tym miejscu z tym samym zakresem Golda zrobiłyby więcej. Ciężko to porównywać, bo oczywiście nie wiemy, co by się stało do tej pory w grze, gdyby to był inny support, zupełnie inaczej by wyglądał laning phase i tak dalej. Natomiast Yumi wydaje mi się, że jest średnia, albo zrobisz pod nią team comp, albo ewentualnie nikt jeszcze nie potrafi grać na tyle dobrze, żebym czuł, że ta postać jest dobra, widząc kogoś, kto naprawdę potrafi tym operować. Natomiast ja nie jestem przekonany do tego czempiona, nawet po tych licznych buffach na jej cyferki. Zdaję sobie sprawę, że ten czempion może pograć w competitive, kiedy budujemy pod nią team kompy, ale sam w sobie wydaje mi się, że on nie jest dobry. Że jest to postać dość słaba. Że jest to postać nietrafiona. Dobrze, jest to chyba Surrender. Także tyle. Coś się chyba zacięło. Dobra, tak czy inaczej, to koniec. Co się stało? Dobra, nieważne. I tak, tak czy inaczej, jest to koniec. Jeżeli dotrwałeś do końca, to standardowa śpiewka. Jeżeli dotrwałeś do końca, podobało się, nie podobało. Jeżeli dotrwałeś do końca, tak naprawdę i tak to jest już dla mnie komplement, bo to znaczy, że film i tak był w jakimś stopniu przynajmniej zajmujący, a może nawet ciekawy, może jest wartościowy. Tak czy inaczej, będzie mi miło, jeżeli zostawisz po sobie jakiś ślad. Teraz tych śladów ludzie zostawiają dość sporo. Nieugięcie wszystko czytam, przynajmniej to, co mi wyskakuje w powiadomieniach. Staram się wszystko czytać, ale chyba już era, kiedy jestem w stanie odpisywać na wszystko, powoli się kończy. Niestety. Natomiast postaram się i tak to robić. Dobra. Tyle. Na razie. Cześć.